Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotrek Szumowski i Michał Leja, którzy tworzyli duet Refleksje. Nagrali to wiele miesięcy temu, bo rozmawialiśmy jeszcze przed wyjazdem na podróż dookoła świata Piotra Szumowskiego, więc pamiętajcie, że wszystkie informacje są sprzed kilku miesięcy. I Piotrek Szumowski dotarł na podcast no, prawie trzeźwy, więc zapraszam do zobaczenia. I ja tak mówię, dobra, to może, wiesz, jeszcze rozchodniaczek tutaj się z kimś pożegna, a Magda mówi, to ja poproszę potrójną wódę. <laughs> ja mam takie... Nie, mówię, co Nie <laughs> wiesz, ja mówię, wiesz, nie no Magda, już, już nie, już wody się napij, nie? W sensie ten, i wszyscy, a co ją ograniczasz? A, a co? I masz takie, to nawet nie jest, to nawet nie jest miłe to, co robicie. To jakby... Feminizm w służbie złego. A to nigdy się tak nie robi. Ja kiedyś Karoli odwróciłem kieliszek na imprezie. Powiedziałem, że już więcej nie no. wystarczy. Nigdy się tak nie najebała. Bo tak. teraz na, na tak. przekór? Tak. tak. No. No. Powiedziałem, że już nie, nie będzie pić, i ona miała. <ścoughs> <ścoughs> co? Co? Ci, Ci, Trzymaj mi włosy. <ścoughs> Trzymałeś <Yeah. mi>, no. <ścoughs> czyli, czyli co, do piątej? Piąta była, no ale, ale jest okej, okay, bo um, był moment, że już wiedziałem, że jak dalej będę pił, to skończę na kacu. I, mm -hmm. i tak umiejętnie przerwałem. Ale tak... czy jesteś cały czas pijany? Nie, jestem o... na takim delikatnym kacu. Jesteś na delikatnym w sensie, kacu. Mam nadzieję, że po tym podcaście będę mógł prowadzić samochód. A przyjechałeś tu autem? Nie, jeszcze nie. O, Wracam autem. Wracam autem. Nie, będzie OK, Ale no, możecie uważać na drogach przez następne pół godziny, jak się skończy podcast. Dobrze, bo ostrzeżemy ludzi. Kiedy no. to wychodzi? Kiedy wasz materiał wychodzi? Nie, nie wiem. Okej, okay, czyli wiemy. pół roku temu warto było uważać. <laughs> tak, tak, no. tak. Przepraszam, nie? Wiem, że no tak. dzisiaj jesteś w szpitalu, ale… Pamiętacie mundial? Bo gadamy, <gadamy, <gadamy trochę o nim. Tak. Szymon Marciniak sędziuje finał. Wczoraj miałem śmieszną gadkę a propos tego, czy chciałbym, żeby Szymon Marciniak dobrze przesędziował finał, mhm. po prostu był to względnie ok, dobry mecz i tak dalej, czy dał taką hamską czerwoną kartkę Messiemu <grym> I, kurde, I, go i go wyjebał, nie? W sensie, i żeby była historia. I, i, i tego, i Mbappe, to kobydwo, tak obydwu, tak no. wyrąbać, wiesz, będzie spokój. Najlepsze ja Myś... jest to, że to była rozmowa między mną a Szumowskim i Szumowski mówi, no z kimś tam gadałem. <grym> <grym> Jestem ciekawy też, że, że Szumowski tak nie zgarnął dla siebie, że to był jego pomysł. A wtedy miałem działoś, taką przegminę, nie? że wolałbym chyba, żeby Marcinek był gwiazdą tego meczu, a nie żeby dobrze sędziował. Stary, ja już przestaję jest... ufać wszystkim, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Ostatnio z Rentem miałem akcję, że coś powiedziałem. Przyczekam tak mam już. Na... W sumie nawet całkiem ironicznie, że dalej nie pamiętam, co to było, ale coś powiedziałem i Rent mówi, ja to wymyśliłem. Nie, ja mam takie naprawdę stary, bo ja to powiedziałem. Trzy dni temu jakimś tam znajomym i w ogóle, stary, nie miałem zielonego pojęcia. Mówię, nie no, to stary Ukradło się ode mnie. Ja miałem takie, stary, no tak, w ogóle głupio mi przepraszam, ale kurwa, no tak mnie drapało to, nie? Uh -huh. Ja mówię, na podcaście to powiedziałem. I kurde, rzadko to robię, wyjąłem telefon i zacząłem szukać tego fragmentu, uh -huh. znalazłem ten fragment i ja to mówię. Ja mówię ten fragment. I mówię <śmach> Rejmie, no co ty pierdolisz? Ja to powiedziałam. mówi, no właśnie ja też nie byłem pewny. <śmach> <I> <śmach> zasadzie, ja mam takie jak nie jesteś pewny, to mówisz, że to jest twoje. Właśnie, <śmach> I już miałem taki stosunek, że ukradłem mu żart. Nie, nie no, no, na zasadzie, no. że powiedziałem wspólną myśl. Nie, ukradłeś mi żart. I stary wyszedł w kurwiony z samochodu, wrócił, pokazałem mu i miał takie. No, no, <śmach> no, może tym razem masz rację. No ale się umie przyznać do, do błędu. Ja kocham, jak my gadaliśmy, e, jak wy zaczynaliście z tymi refleksjami i ja powiedziałem Michowi, że mamy podobny motyw o magii w kościele. To Michał tak, o kurde, Jezu, trzeba się z tym zrobić, a tobie powiedziałem, a ty, no mi to nie przeszkadza. <laughs> <laughs> Kurwa, no <dobra. laughs> Więc e, e, no, Ostatnio też gadaliśmy z Szumim i mi mówi, że gra w firmówkę. ja mówię, a jaki materiał grasz, bo nie masz teraz swojego i Szumim mówi, no z refleksji grałem materiał, nie? No to jest nasz wspólny materiał, Coś w sensie tam jest gadka. No, tam coś o mundialu powiedziałem czy coś. Yy, I Co ja mówię, ile, ile moich żartów powiedziałeś? I on mówi: jeden. <laughs> Ale powiedziałem go lepiej niż ty. <laughs> Więc na, na jego obronę powiem, że tak. No? Wybronił się tym. <laughs> Jeżeli kradniesz żart, to przynajmniej powiedz go lepiej. Dokładnie. To tak, wtedy no, cię usprawiedliwia. No. Wtedy autor ma tak, okej. Okay. I, I też uważam, że granica jakby y, na firmówce, gdzie ja i tak tonę i, i łapię się wszystkiego, <grym> uważam, granic, że żarty tam, tak, po... tak, tak. No, A ]cie wybrał tylko... ciebie, ja byłem... A, słuchaj. Ostatnio no. mówiłeś, że tą granicą jest crowdwork, że tam nie, nie, nie należy uważać. Teraz firmówki, stary, więc... Stary, granice się przesuwają się... względem tak. tego, gdzie jestem. Zobacz, jak bardzo to potrzebuję, to wtedy granice są tam, gdzie... Jeździsz dookoła świata, dla ciebie nie ma granic. No <gry> właśnie, pierdalej. Cieszę się, że zaczęliśmy ten podcast od, <gry> od szkalowania szumiego, bo tutaj już widzowie zauważyli, że w każdym odcinku jest szkalowanie szumiego. Jest to już taki standardowy tak? motyw. Naprawdę? w jest odcinku. jesteś to... jebany z różnych powodów. Super. Ale od trzymania mikrofonu, przez twoje głupie żarty. I cieszę się, że zaczęliśmy też, że kradnie żarty. Żebyśmy już wiedzieli, że kolejna cegiełka do muru, czy tym, tym muru. Tam. Ruin. No. Dna. Do, do, Dna. Do, do, do tak, Dziury krokowe. Drukujemy bro. dno Szumim. A czujesz się pożegnady? Kiedy wyjeżdżasz? Eee, we wtorek. Już we wtorek tak wypierdzielasz we, we wtorek? wtorek? jest ostatni dzień, bo w środę wyjeżdżam. W środa, w Środa. Eee. Czyli I w czwartek jedziesz? I... Nie ma no, tak. To, kiedy to, nie jestem <laughs> pewny, Stary. Eee, nie, no jedziemy w tym tygodniu, eee, ale pierwszy jedziemy na Maderę gdzie to jest taki wyjazd no. jeszcze nie w ramach podróży dookoła świata i później do Gruzji tam już zaczynamy jakby występy i cały projekt ale z Madery do Gruzji od razu czy wracamy mamy do jeden Polacy? dzień w Polsce w sensie dwudziestego któregoś i e, nie mówię o tym ludziom bo po prostu i tak to będzie czas na przepakowanie się i tak dalej. i, no. I sylwester gdzie masz w Gruzji w Gudaurii na nartach o oh, wow, zajęliście. No, zajebiście, bardzo ciężko. I ty cieszę. będziesz występował tam podczas tego, Powiedz, że zaczynacie projekt, że ten, że będziesz cały tak. czas jeździł i grał? Tak no, jak na ostatnim. W, dokładnie tak, no. Ale na przykład w Gruzji y, będę chciał zrobić tamadę. E, czyli to jest motyw, że w gruzińskiej kulturze jest. E... Nie słyszałem o tym nie, ja nie, nie mam pojęcia, o czym mówimy. Nie słyszałem to 10 razy już. Ale słyszałeś to 10 razy? A, a, Okej. Okay, Opowiada to tym Ale jeszcze, jeszcze zanim to powiem, chciałbym tylko tak powiedzieć, że jakiś e, rok temu oddałem koszulkę Lewandowskiego na aukcję charytatywną, która została wylicytowana za 20 tysięcy złotych wow. i nikomu o tym nie powiedziałem. Nikomu o o tym teraz. Nikomu o tym Ile nie Ile razy mógł? to słyszałeś? <laughs> nikomu o tym nie mówiłem. Ja się pierwszy raz dowiedziałem. 20 tysięcy złotych. Tak, sorry, że tak wypłynęło. To No. Wow. to wow. Te pytanie To tak jakbyś teraz, ty tak? dał 20 tysięcy no, De facto jakbym więcej dał, nie? No, bo ta koszulka, była dla, A, no tak. bo ta koszulka była dla mnie jeszcze bardziej wartościowa. no tak. No, ta wartościowa. No, to 40 tysięcy no, dał. No, tak. Ale wracając do tamady, to szybko opowiem, żeby cię nie przynudzać. To jest po prostu motyw w gruzińskiej kulturze, że em, w trakcie spotkań masz gospodarza, który często Ogarnia wieczór, jest takim wodzirejem, przemowy daje, są przemowy w stylu diabełsky. są to przychodzi. takie, że właśnie Toasty takie wielkie. Dokładnie tak. Okay, no. okay, dobra, no. I to one bardzo często idą wedle jakiegoś takiego schematu. I to jest, wiesz, że pier, powitaj gości, później podziękuj Bogu, później zjścałaś za Gruzję. Są tam pewne etapy. No i w ramach tego ja chciałbym się wkręcić na jakiś tamadę, gdzie ten główny powie, że mamy jeszcze gościa, który chciałby coś powiedzieć i wtedy zrobię bardziej przemowę niż stand-up. to nie jest tak, że to od tego się wziął stand-up właściwie? Że w tej kulturze żydowskiej były właśnie takie toasty długie i coś czytałem kiedyś o takiej genezie, genezie stand-upu, mhm. że właśnie w kulturze żydowskiej, bo ponoć stand właśnie z tej kultury się wywodzi, że właśnie były takie toasty długie i to właśnie przechodziło bardziej w, w taki mini roast, mhm. że tam kogoś się, wiesz, tam jakiś uszczypliwość do kogoś i i w trakcie toastów się mówiło takie przemowy i potem gdzieś zaczęli się ludzie wybijać i, i zaczęły po prostu się solowe występy zaczynać, więc Słuchaj, gdzieś ja tak kiedyś tak, o tym czytałem. Ja na 100% wiem, że tu jest żart z Hitlerem, który przemawia, ale jeszcze nie umiem go zrobić. Więc jeżeli, <laughs> jeżeli ktoś umie te klocki teraz połączyć, to zapraszam do gry. No ja, ja słyszałem, że to z Wodewilu się wzięło, że z prowadzenia wodewilowych Takich wystąpień, gdzie miałeś i cyrkowców, i magika, mm -hmm. i jakiś gości wychodził i gadał w trakcie. Mm -hmm. I to wtedy się przekształciło okay. w solowe, jakby okay. coraz dłuższe, ten ale to... Ja byłem przekonany, że ja to wymyśliłem. No ja, nie mamy wątpliwości. Na podcaście... Ble, 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 ble. Dobra, e, przechodzimy do, do, do miecha tutaj. E, słuchajcie, skąd się w ogóle wziął ten pomysł na te wasze e, refleksje? Oh. <laughs> skąd to się wzięło? A gdzie? Bo to się wzięło z waszej e, kosy. To się jest, że wy biw ze sobą i, i pornografię Szumi nagrywał. No. <grywa> szumi jest też pornografem, no, nie oczywiście, tak, wiecie, no. jest... <grywa> to była jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką zrobiłem w tym projekcie. Jak, e, ta parka e, owiaksy się do mnie odezwały, no. to w ogóle e, też dawno tego nie opowiadałem, ale oni wysłali mi maila na zasadzie, że jesteśmy twoimi wielkimi fanami i... To są ludzie z Pornhuba, jakaś tak. taka para, która tam e, postuje filmy. Dokładnie. Która zaczęła się ruchać w trakcie pandemii. pandemii. Zresztą on był kierowcą rajdowym. W tak. sensie postacią publiczną, w sensie jakby może Tak, tak no, no. I później po prostu, nie wiem, rajdy się skończyły, ona była jakąś tam, nie wiem, zwykłą dziewczyną. No. no I po prostu mieli takie, dobra, kurde, w sumie jesteśmy w domu, mamy kamerę, jakby, Fajnie się by, ruchamy. Fajnie się ruchamy. Dobrze nam no to jest, nie no. się tym nie pochwalić. Mam gigantycznego drąga i e, <laughs> chciałbym, żeby ktoś to w końcu docenił. E, I oni do mnie napisali, na zasadzie, jesteśmy twoimi wielkimi fanami czy moglibyśmy coś razem stworzyć, nie? ja na to odpisałem, ha, 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 dawajcie. I później odpisałem, ty, ale w zasadzie to co wy, kurwa, chcecie? Jak to coś stworzyć? Ale też jak te maile były napisane, nie? To nie były napisane maile od Parki na Pornhubie, tylko to były takie oficjalne maile, które miały akapity, wiesz... Z wyrazami szacunku. Panie Piotrze. Mega śmieszne. I finalnie to się skończyło tak, że po prostu wpadłem na pomysł, żeby oni nagrali Pornosa oglądając stand-up Michała Lei i też... Bez mojej wiedzy. Bez twojej wiedzy, ale o ile dobrze pamiętam, już nie pamiętam chronologii tych akcji, ale wiem, że w którymś momencie była akcja, że wiedziałem, że trzeba to zrobić w taki sposób, żebyś nie był ty i Pornos jednocześnie. Mhm. W sensie, że nie może być sytuacji takiej, że oni się ruchają i jest Michał Leja w tle, że nie może być Kutas i jego twarz, tylko musi być jakby ekran był, i później... Był taki pomysł, tak. że się ruchają na tle ekranu, gdzie ja występuję. Tak, na no to był pierwszy pomysł. tam było, wiesz, po prostu i, <grym> a ja, ja w tle. Bo, um, Zuzia, moja córeczka, ma teraz cztery lata. No, więc... Ee, więc Piotr kto wy to wyczuł. To wyczułem. Do... Jezus, coś spłał. No. Więc, e, Instynkt. No, jeszcze powiem Ci, tak, dawno mi nie podziękowałeś za to, i <noise> chciałbym, żebyś to zrobił teraz. E, no tak, więc e, odpowiadając na Twoje pytanie, to rzeczywiście to było tak, że ja w swoim specjalu, e, co też jest zresztą, tu też odkryjesz jedną kartę w tym wszystkim, no. miałem bit o tym, że e, policjant mi odpuścił e, jakąś tam grzywne zapalenie A, tak. jointów i pomylił mnie z lotkiem. E, w sensie To jest niesamowite, no. nie? No, prawdziwa, nie, nie, nie wiem, jakim cudem, ale... prawdziwa historia jest taka, że mnie policjant pomylił z Lotkiem, bo jestem stand Ja opowiadałem o tym i puentą był Lotek i dlaczego, wiesz, zróbmy sobie zdjęcie. I później jakby byłem na open micu, gdzie wszyscy opowiadali o Lotku i Paczesiu i się jakoś tak wkurwiłem, że wszyscy jakby e, urze urzeczywistniają swoją historię ich nazwiskiem. Tak. Więc ja po prostu zmieniłem lotek na leja, chyba głównie dlatego, że sylaby się zgadzają. <laughs> Tam nie było więcej jakiegoś sensu. Wow! Tak, no. i cios z moją stronę no. teraz. To jest reakcja no. Michała w tym momencie. <laughs> no. Sylaby się zgadzały. Stary mógł też być syrek. Więc jakby. No, ja bym tak. chciał całe nazwisko. <laughs> no i dlatego dlatego nie robiliśmy refleksji razem. Rozumiem. Tak. No, i ty później przyszedłeś na występ. Ja zresztą też doskonale pamiętam, że ja ci powiedziałem o tym, że jakby odwołuję się do ciebie, i nawet pamiętam, że był motyw, żebyś ty wszedł trochę później, żeby nie było tak niezręcznie, że ja tam będę o tobie mówił. Jak ktoś mnie widzi, no. Tak, nie? I ty, jak już 6 miesięcy później wypuściłem specjalna, to po prostu zapomniałeś o tym. Tak, zapomniałem zupełnie, że ona o mnie wspomina, i po prostu poleciłem w ciemno, poleciłem w ciemno na, na Instagramie, że oglądajcie Szumiego, bo jestem wielkim fanem. I, I potem nagle bo byłem. wyszło. Bo byłem, i potem nagle wyszło, wiesz, jebać Leja i, i miałem tak, fuck. I, i, zrobiłem, I zrobiłem od razu rolkę. I ja tam miałem jeszcze grupę patronów i napisałem do nich, że y, robimy akcję, w sensie, że wrzucam do siebie na Instagrama i dajcie mi 10 minut, i zobaczycie, że szumi zadzwoni, zapytać przerażony, co się dzieje, nie? Bo nie, nie mówiłem szumiemu, więc nagrywam to, wrzucam i dosłownie mija 7 minut i szumi ty Michał. Wszystko między nami OK? Bo to był tylko żart. Tak? No. Ja no zupełnie nie... nie pamiętam tego wątku. No, zupełnie tak nie pamiętam. Ale, 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 ale i ta, jeszcze to, to sięga jeszcze głębiej geneza. Geneza jest taka, że my zrobiliśmy razem mój pierwszy odcinek Michał Leja Show, mhm. gdzie pamiętam, że wtedy robiłem pierwszy, pierwszy odcinek na żywo, gdzie łączyłem monolog z gościem. I pamiętam, że byłem tak przejęty monologiem, bo tak jak mówiłem w poprzednim podcaście u ciebie, że to wszystko było pisane do 18 w piątek, mm -hmm. nagrywane i... Więc byłem tak zestresowany, więc ja zszedłem po tym monologu i mówię do Piotrka, Piotrek, ja zrzucam to na twoje barki, całą rozmowę, nie? I Piotrek, dobra, luz. I usiedliśmy i miałem taki spokój przez całą rozmowę, bo Piotrek jest tak wdzięcznym rozmówcą, nie? W sensie, tak że... On nie ma żadnych informacji, rozumiesz? Nic. On, nic u niego się nie klei, więc każde zdanie, które powie, można, m, można wiesz, gdzieś rozłożyć na czynniki pierwsze i okazuje się, że on jest głupi. Bo I się, co to się to jest, dzieje? Nie zaczęło się od komplementu? To jest takie... To bo ja się wszystko zgadza, ja to rozumiem to i się To zgadza. jest takie paliwo do rozmowy, Co tu się że stało? masz po prostu nieświadomego typa, który jeszcze się tym bawi. I, i ma on, dużo opinii, kurwa, i on, na wszystko. Tak, i on ma opinię, wiesz, w jednym momencie... I można się każdej opinii czepić i żadne nie ma żadnej wartości. Rozumiesz? Jest, że... Jestem tak rozdarty. <laughs> byłem... Czyli dobrze? Czy Pus, że... Puste kalorie intelektualne. to jest... <laughs> czyli, czyli jestem dobrym rozmówcą? Czy... Świetnym, rozmówcą. świetnym rozmówcą jesteś. Zab zawsze na Twoim tle wychodzi się wspaniale. I, no i, i, i po tym miałem tak kurde, kiedyś razem musimy coś zrobić. I potem właśnie był ten występ, i ja miałem tak, pamiętam, że po tym występie w Piwnicy pod Baranami, ja miałem tak szumi i to jest. Ja, ja bardzo bym chciał z tobą coś zrobić, coś wspólnego. Mhm. I gdzieś zaczął się ten bif, i to naturalnie wyszło, i my dzwoniliśmy do siebie co jakiś czas, i mówiliśmy, jakie są kolejne kroki, jak to ma się, wiesz, e mhm. toczyć. I... Tam, ja w sensie, bo ty mówisz, że dzwoniliśmy do siebie. Ja bardziej to zapamiętałem, że, że tam było dużo niespodzianek. Bo jak ja na przykład wypuściłem piosenkę, to ci nie mówiłem o tym wcześniej. Zupełnie. Jak ty no. dałeś odpowiedź piosenki też się tego nie spodziewałem. O, stary, no, jak, no. jak wypuściłeś piosenkę, ja miałem ten, Ty nawet nie wiesz, w co wchodzisz. Ja od takiego <laughs> czasu myślałem o rapach komediowych, i szumi to wypuszcza, a ja mam tak. Teraz pokażę swoje umiejętności. A czy ty nie, nie miałeś też w planie, coś mi Szumi takiego wspominał, jakiś tańca, kurde, stary teledysk z tańcem interpretacyjnym pojazdu po Szumi? Nie, ja tak, wiem... o co... Tak, no A. był ten pomysł, tak, tylko że to się rozbiło... O o moją skrupulatność pewną. No bo miała być trzecia piosenka, nie? Trzecia, trzecia piosenka, no. gdzie ja... Trzecia i czwarta właściwie. Bo no ja, ja, ja pamiętam, ja że ja już, ja, już miałem, ja już miałem nagraną trzecią piosenkę, do której ty miałeś robić teledysk. Tak. No, I ta no, trzecia no, piosenka... To... No, I trzecia piosenka dalej istnieje. Szumi nagrał no? kawałek. No? No. no. I miałem taki Michał, no to zrób teledysk. I minęło już dwa lata. I nie, nie? A, nie ty, no. Czyli teledysku tylko brakuje. Tak, no. Okay, i... Ale piosenka też jest do poprawy. Bo piosenka po dwóch latach myślę, że dobrze, że nie wyszła. Okay. No, w sensie, że nie, nie, nie żałuję jakoś tak bardzo, ale to myślę. Na że tam ten czas był, byłaby super. Tak, na fali by No dokładnie, że to się wtedy zazębiało. Już teraz to już statek odpłynął. tego no. No, gdzieś mnie w ogóle produkcja takich większych rzeczy gdzieś mnie przerasta, jak nie mam osób, które mnie wspomagają. Mm -hmm. nie? nie potrafię, to jest zbyt dla mnie stresujące, żeby połączyć. Ja byłem już. Już tyle rzeczy odwoływałem w ostatniej chwili. W sensie taki, że już miałem to realizować i po prostu miałem tak, kurwa, to nie wyjdzie, to nie, nie ogarnąłem tego tak, jak trzeba. I jeżeli nie mam ogarniętego tego w 100%, to po prostu tego nie robię, żeby nie było niedociągnięć. A co tam miało być? Bo to miało być ten rap... O co chodzi z tym tańcem? Bo mi się to trochę łączy z tym, co potem będzie się działo, znaczy dzieje się w waszych refleksjach, ale jestem ciekaw co to tego. To nie miało być taniec, to, mia... To, mia... to miało być po prostu teledysk, który... gdzie yy, śpiewa szumi, a ja jestem główną postacią w tym teledysku. I nie pamiętam dokładnie, jak to miało wyglądać już, ale był, okay. było tam hmm. kilka scen, które miałem kręcić. To było też trudne w realizacji, co sobie wymyśliłem. No Właśnie Te, mówił też... mi w szumie, że to. Sorry, no? Nie, yy, do, dokładnie, w sensie, yy, nikt nie pamięta, co to było. Ale było to było jest... niesamowite. Tak, nie, no. miało być, że potem ja miałem nagrać kawałek, i Szumi miał zrobić teledysk do mojego kawałka. I potem też myślałem w ogóle o wspólnym kawałku. Mhm. Jak już planowaliśmy trasę, że jeszcze jest wspólny kawałek, który też promuje, promuje trasę, nie? Tak, no. A to jest wszystko bardzo kurde, pracochłonne. Tak. Problem no, też jest taki, są... że ja jestem totalnie amuzyczny. Więc wszystkie projekty Arytmum muzyczne. Oczucy też słyszałem, Co? arytmiczny też słyszałem. O. Oh, 100%. To pogadaliśmy po waszym występie w markach, ja widziałem właśnie was na żywo i Michał mi mówił, jak były e, próby do, do tańca wspólnego, jak tych choreografii się uczyłeś. I, to jest niezwykłe. To pod, była rzeźnia, totalna. To jest niezwykłe, archu. że Piotrkowi przeszkadza rytm. Przeszkadza mu muzyka. On lepiej tańczył bez podkładu. Kumasz, że on jak miał gdzieś. Była no to... cisza, on się w ciszy lepiej odnajdywał w tańcu niż. No te dźwięki mnie mylą. no. Yy, ale yy, na spektaklu, nie wiem czy to będzie widoczne, bo nie mamy tego zmontowanego, no. ale z kilka na przykład motywów zarówno... Macie to zmontowane, to właśnie dzisiaj wyszło. Więc... A, no tak, no. <laughs> Oczywiście, <laughs> że tak. E... Więc tego na, na nagraniu nie widać, tak, no. jest kilka <laughs> momentów. W pierwszej wersji montażu yy, można było dostrzec, że na przykład w tańcu yy, nagle... Znaczy, Michał musi klasnąć. No i to trochę na jakby... siedem, w sensie na, na, na siedem jest klesnięcie, bo na osiem trzeba zrobić to i na jeden już to, nie. Mm -hmm. No i to była prosta komenda naszej choreografii choreografki wspaniałej Jujki, że robimy pięć, sześć, siedem, osiem raz, nie? I się rozchodzimy. I to ćwiczyliśmy godzinami. Godzinami. I w końcu doszliśmy do wniosku, że po prostu nie ma możliwości, żeby Piotrek załapał. <laughs> tu nie ma możliwości. On on, on był jak, jak dziecko we mgle, to było takie. Ale co wy liczycie? To było, wiesz, a my mamy 5, 6, 7, 8 i. hop. I to było takie naturalne dla mnie. A Piotr tak, dlaczego nie ma 9, Czemu się nie kończy na 7? O, o, o co tu chodzi w ogóle? Kompletnie, kompletnie zero. Więc właśnie jest moment 7, gdzie ja muszę klasnąć na 7, żeby on wiedział, że się ustawiamy do pozycji i potem jechał. I potem jak mamy takie, jak się tam rozchodzimy, to ja też robiłem. Gdzie... Robiłem dźwięk, bo on nie, bo on by nie wyczuł, że w tym momencie zaczynamy. Na, 100%. Na szczęście to wszystko się gdzieś wkleja, tak samo jak y, się schodzimy do siebie. Tak. To ja też Piotrkowi za plecami liczę, siedem, osiem, i to nie jest, że on wie, że to jest rytm teraz, no. tylko on słyszy osiem i po prostu na komendę osiem robi. Równie <śmiewanie> dobrze mogłem powiedzieć tu i teraz, tak. to by było to samo. Dokładnie tak, no. Wow. no Ile tego widać na, przykład, na scenie? A jak ja, na żywo to było widać, jak ja oglądałem w barkach, że to tak trochę idziesz, tak patrzysz, tak, tak, tak. co się kurwa dzieje. Ja wydaje mi się, że na, montaż to doskonale ukrył, więc... <śmiewanie> Zdecydowanie. No. E, znaczy, ja też ci powiem, że um, wiesz, no, śmiejmy się z tego i rzeczywiście y, bardzo mnie bolało, jak e, po każdym występie na żywo, jak przychodzili znajomi, to słyszałem, że Leja tańczy lepiej. Ja miałem takie, wy nie wiecie, jaki ja progres zrobiłem. <grym> <grym> tak, to, to się zgadzam, no. to, Jakby chwalicie kogoś, kto z, w byciu dobrym został lepszy, mhm. ale ktoś, kto kurde nie miał rąk i nóg, nagle potrafi chodzić. Okay. Wiesz, że chodzi, no to to jest, to jest bardziej imponujące niż tym, który umiał chodzić, a teraz biega. Nie? No rozumiem, ale co mi, mi się nie zgadza, bo przecież ty y, y, trenujesz y, y, ten sztuki walki, gramy razem w piłkę i nie jesteś krzywy. I o co chodzi jakby? <grym> dlaczego, no dlaczego to się do, do tajca w ogóle nie przekłada? Y, to jest, y, moim zdaniem, to jest rytm. I ja jest y, na to skryta odpowiedź. No. Y, I wydaje mi się w sensie, to jest. No to jest trauma z dzieciństwa, którą ja pamiętam. Ale ja naprawdę ją pamiętam. Możesz ja, się, się położyć tutaj na kozetce teraz i no, opowiedzieć o no, tym? No, Chciałbym, żebyście uszanowali moją historię, bo <laughs> to... Proszę że... się nie śmiać. Nie, no to jest... Y... Ja no, precyzyjnie uważam, że to była ta chwila w moim życiu, kiedy... <grywia> Straciłeś <się> rytm. <grywia> tak, no, kiedy, kiedy już przestałem słyszeć melodię. <grywia> wtedy szczęście... <grywia> Nie, że ja pamiętam w, w, co, w przedszkolu, pierwsza klasa podstawówki, jak masz koncerty, gdzie dzieci grają na fletach, nie? No i nikt nie umie grać na fletach, jesteś kurde dzieciakiem i po prostu dmuchasz sobie kurwa w kijek i tyle, nie? No. E, I było całe przedstawienie I ja nie umiałem tego robić, w sensie i ponoć myliłem wszystkie inne dzieciaki, jak wkładałem flet do ust. I wtedy mi pani powiedziała, <laughs> pani muzyczka, którą do dzisiaj pamiętam, podeszła do mnie i powiedziała, żebym nie grał na tym flecie, tylko... Trzymał go przed ustami, w sensie, żebym nie dmuchał, żebym nie pomylił rzeczywiście inne dzieci. I ja to zrobiłem i wszystkie, wszyscy rodzice tam byli, klaskali na sam koniec, i później moi rodzice do mnie podeszli i powiedzieli, że wspaniale grałem na tym flecie. A ja wiedziałem, że nie grałem. I to oszustwo mnie zjadło. To oszustwo <grym> ten, do, dziś. <grym> do dziś jakby to kłamstwo mnie zżera od środka i jakby czuję, że nie mogę już grać na flecie okay. i ten. No ale wiesz dlaczego nie grałeś na tym flecie? Bo już wtedy nie miałeś Dokładnie tego. to samo chciałem powiedzieć. Ty byłeś bez talenci od początku. No na, na pewno, ale to nie pomogło. No, wiesz, okay. to było ugruntowanie tego, w sensie, wiesz, okay. no, masz, jesteś siedmiolatkiem, no to dobra, tak. no może nie załapałeś tego od razu, ale wierzymy w ciebie. Aha, I czyli by... nie, miałeś, nie miałeś wsparcia od pani, tylko no. A z, jak zniszczony. możesz powiedzieć siedmiolatkowi... Zgaszony jak... jak no, zgaszony <laughs> jak siedem lat, ty już przestań, z ciebie nic nie wyrośnie. No, 7 lat masz siedem lat. Trzymaj w tle przed Bo byliś inne dzieci. O. Wow, okej, okay, dobra. Czyli. To chyba Jak jest... źle musiałeś grać? No. Pierwszy okres kompletnie nie potrafił gra grać. Nie I ty jeszcze myliłeś, mimo że oni się mylili. <grym> czy, czy my naprawdę nie, nie widzimy, że złym bohaterem w tej opowieści jest ta nauczycielka? <grym> nie. Dlaczego wy dalej do mnie macie pretensje, <grym> ja mylę inne dzieciaki? myliłeś wszystkie dzieciaki. No. No. Właśnie, jakby, musiałeś być bardzo... Ch... Znaczy, to to musiało wychodzić poza skalę, że ty myliłeś nie dość, że inne dzieci. Wkurwiałeś nauczycielkę. Ona nie, <grym> może ona... Wiesz, to, mo, to może jest dobra bohaterka, ona nie chciała, żeby się aż tak skompromitował, że wszystkie inne dzieci ładnie grają. I nagle takie... <grym> jest jeden Piotruś, który... Słychać, że... Jeżeli tak wyglądają sesje u psychologa, tam to nigdy tam nie wiedzieliście. Ja mam dwóch psychologów. Serce to? na tacy. Ten jeden moment, który zmienił moje życie. I wy. Ale może ona miała w głowie, że uratuje tego chłopaka w sensie dokładnie. to co, to, co tak mówi. Że jeżeli on wystąpi z tym, no to on już nigdy nie Zniszczu. będzie nawet chciał Zatańczyć. podejść do rytmu. No mm -hmm. byś nie wszedł na scenę potem. Mm -hmm. I co? I Ta. twoja kariera do klosza. Może on, on ma potencjał, a ja, ja uratuję mu życie sceniczne. Rzeczywiście. rzeczywiście. Może, może zawsze patrzyłem się na to w zły sposób. No, ale ten listy nienawistne wysłane co święta. Tak, wie, ty no. kurwa. Słuchajcie, wracam i będę grał na skrzypcach. Nie, Jestem nie, nie, gotowy nie, nie. rozpocząć tę karierę. To o, to mu, o to wam chodzi, że mam wrócić do muzyki. Tak, no, to tak. Jest, to jest to, co bym mówi, Słuchajcie, ten stolik jest moją perkusją. Dla mnie bardziej kluczowa jest ta druga część tej historii, że oszukałeś wszystkich. No. Niech, tak, Można oszukać. No. I, i, I ma się sukcesy przez to. Właśnie. Czyli kłamać I... od dziecka, to też można wynieść z tej historii. No. I teraz oszukujesz ludzi, że jesteś zabawny. <laughs> no. I ludzie no. mają. też Faktycznie. No, Faktycznie, jeżeli się nie mówi słów, tylko się zbiera do zdania pół, min... <laughs> pół minuty, to to jest zabawne. No, to jest moje marzenie, kiedy się powiedzieć żart bez słów. Nawet? No, no. No, A naprawdę. mi się wydaje, że to by się uda Mi no. się wydaje, że na tak, bank to ci się to, uda. To, to się nie wiem, czy nie gadaliśmy na tym na poprzednim podcaście. Tak? no chyba ale e, zresztą kurde to też jest godna polecajka e, pro, e, na YouTube Comedy Without Error z ostatnio gościu zrobił o, filmik 50 minutowy fantastyczny fantastyczny a propos rytmów w komedii o, i fantastyczne to jest opisał kanał. to znacznie lepiej niż my byśmy teraz to jest ciekawe tego nie zna. on ma cały na przykład 40 minutowy odcinek o y, Stewarcie Lee a to chyba wiem Dzień znam to, znam, to jest, jest Brytol? to jest ang tak. ang 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 Anglik no no, no 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 to kojarzę no, 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 to tam ma też o Hitlerach, y, o o James A. i Kasterze, moim tak. ulubionym O Kasterze, tak, 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 jest. To faktycznie. to Kojarz ten kanał, ale nie widziałem tego odcinka. Cztery dni temu wypuścił 50 minut na temat rytmu. I to I... jest pierwsza część. Tak. O, zajebiście. Ma odcinek z, z typem, który gra na perkusji i ma cały kanał, że gra na perkusji do żartów komików. I wyczuwasz o. ten rytm, i potem nawet jest pokazany, jak Mark Normand zaprasza go na scenę i w klubie razem z tym typem opowiada żarty, wiesz. I on improwizuje rytm do tych żartów. I wow. nagle widzisz właśnie u takiego y, Meniskalko, czy Normanda czy coś, czy u innych komików, czy y, Hannibal Burs. Tak, no. Burs, Burs, y, że tam wszystko jest y, w rytmie, nie? że wszystko ma swoją tak, melodię. Tak, I wiadomo, tak. że oni, nikt z, z nich nie, nie, nie notował sobie tego rytmicznie, ale gdzieś mają to wyczucie, że tak to powinno iść, nie? że ta, taka powinna być melodia, tu powinna być pauza. Tu no, tak jak kiedyś nie, nie pamiętam, kto o tym gadał, że y, testuje się różne wersje, y, płęty na przykład jednego słowa, czyli powiem to wyżej, mm -hmm. albo powiem to niżej. Mm -hmm. Albo skończę pytaniem, albo skończę w dół. I ja na przykład u siebie zauważyłem, że niektóre rzeczy, jeżeli kończę w dół, to mają dużo lepszą reakcję, jeżeli skończę w górę. Mm -hmm. Bo wszyscy mają tak, okej, okay, okay, nie. To tak jest zawsze pytanie jest mniej śmieszne niż twierdzenie na scenie, mm -hmm. nie. Jeżeli zadajesz pytanie, lepiej dać odpowiedź niż zadawać pytania. Nie? I tak samo. Tak samo tutaj można wyczuć tą, tą melodię i, i rytm. Co? <sum _> jak ten perkusista miałby do Szumiego grać, kurwa. Taka małpka zhołowne. na tym. Da, da. Nie, ale Szumi jest y, y, świetnym przykładem do opowiadania rytmicznego y, żartu. To prawda, to prawda. No, ja nabijam się z y, rytmu tańczenia, ale rytm komediowy to No maksa. No, y, ja, Moim marzeniem ma jest zrobić żart, tylko to trzeba sprawnie bardzo napisać, nie? Ale mój pomysł na to, żeby był żart bez słów musiałby polegać na tym, że masz na przykład pięć żartów z rzędu, które mają dokładnie taką samą intonację, melodię mm -hmm. i weźmy na przykład, przykład wiesz, samochód był czerwony, bo jechał. Czyli masz samochód był czerwony, bo jechał. Później coś tam, coś tam, potem... Potem, potem, pota, pota, potem... Potem, potem, potem... I później jak już za szóstym razem wystarczy, że powiesz potom. Pota, tak. dosłownie ten jakby dźwięk i że, jeżeli na tym zgarnął śmiech to miało no, takie ja, moja kariera może się kończyć. Rozbawiam was bez <grym> kurwa słów. Komedy, tak, tak. No, jestem przyszedłem. No. Ale mówisz, że kto, czy, od kogo się zainspirowałeś tym? I, i, wiem, że była jakaś inspiracja, nie pamiętam do końca y, y, skąd to wyszło. Mhm. Niedawno sobie po prostu przypomniałem o tym, że miałem kiedyś taki pomysł, tak, a już no. nie pamiętam y, dokładnego źródła. Mhm. Okej. Okay. No dobra, to co, wracamy do początku. Mhm. E i, jest, i, i jak żeście zaczęli pracować nad tym bo e, gadałem z Michałem przed e, zanim ty przyszedłeś, e, że masz jakieś spisane macie co że jakieś założenia że pierwszy taki dokument który tworzyliśmy razem jak ma to powstać Masz ze sobą? No mogę to wyciągnąć. No. Proszę państwa to jest przygotowanie. Ty ja ty, ty na ledwo mówisz a ten <laughs> <ma> kartę, <laughs> <jest>. <laughs> Ale ja też chciałem poruszyć jedną kwestię, jak ty odpalasz laptopa, że ja widzę, że to drugi raz taki jest stereotyp, że ja się spóźniłem, Michał jest w środku tutaj przygotowany, a ja nie. I rzeczywiście jest dużo rzeczy. To e trochę <trułe> prawdy. Ale też jest dużo. Ja ci, dam, ja ci dam. Kilka zadam Ci pytań: między ja czy Michał Leja, nie? Dobrze. K e Leja. <truje> to, no, tutaj masz rację. <truje> no i e no, na przykład stereotypowo patrząc się na nasze postaci. Kto myślisz, że zapierdala furą? Kto zapierdala furą? No, w sensie kto jeździ tak zdecydowanie za szybko? To jest bardzo no, złe pytanie. To jest bardzo żaden żaden z pytanie. Z Ten jeździ za szybko. On to jest, z jest z bardzo szybko. złe pytanie. Jak to znaczy, jest zlego? nie jest kto, kto zapierdala furą, kto no. jeździ bezpiecznie autem? Kto jeździ bez no bezpiecznie ja. autem? No stary. No ale ty strasznie szybko jeździsz. No ty jeździsz stary, ty jeździsz... Nie jeżdżę strasznie szybko. 160 absolutnie. na oblodzonych drogach? Nie jest. No! 160 nałodzonych no! drogach stary. No, a jak, a jak ten nocą wyłączasz światło i przez most jedziesz? Myśląc sobie, że pod prąd. Pod prąd. E, Drugie pytanie. Kto myślisz, że nie zdał z, e, e, nie, nie, nie w szkole? Ale co, jakiś no, Nie przeszedł z klasy do klasy. No ty zdecydowanie. Ten gość. Ty naprawdę nie przyszedłeś? No, co pierdzielisz? Kto myślisz, że wagarował. Em, przez... Trzy lata. Jeżeli powiesz, że Leja, to ja wiem, że kłamiesz. Leja. Leja był nagminnym wagarowiczem. No a ty nie? Ja... Mm, Kurwa. Ja gadaliśmy tak, o tym, co ty no. w Dublinie robiłeś. Przecież ty tam, kurde, opierdalałeś, jeździłeś, jarałeś jointy. No tak, ale chodziłem do szkoły. <głosy> <głosy> Gdzieś ty to się sprzedawało, nie? Nie, no, ja... Nie, nie powiem, że nigdy nie wagarowałem. Okay. Nie, ale nie wagarowałem. Jak się dowiedziałem, że Michał wagarował tak, że, wiesz, pięć dni go nie było w szkole... O oh, wow. No to... No dobra, to się ten. Więc jakby znajdziemy jeszcze kilka przykładów, bo wiele razy o tym gadaliśmy. Ale chodzi Dwa, o to, że. No dobra, ale to ja zadam inne pytanie. Kto, który z was wyszedł na prostą? No i na to nie ma odpowiedzi. Na, na to. Tego już nie wiadomo. Co to jest ta prosta, legendarna? Po prostu jestem bardziej złożonym człowiekiem, nie? Właśnie mam, mam więcej. Doty leveli przeszedł. Tak, i... no. no jasne. Jakbyś zdał czwartą klasę, to byś wiedział, że tak się nie mówi. Pierwszy liceum. Pierwszy liceum? Pierwszy liceum. I to jest wasz pierwszy draft, tak? To, 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 a sorry, to a jest co a czy ty po, masz Po edycjach, ale, ale tak, no. Przypomnij mi tylko, ty czy ty masz e, e, licencjat czy magistra? Licencjat. Licencjat. Kurda. I co? Na no nic, ja proszę, nie? nie? Nie, ja mam licencjat, ale wiem, że Czarek Jurkiewicz nie ma, więc ja zawsze lubię go ciśnąć, że jestem bardziej wykształcony niż on. Więc jak on mówi tym o tej swojej filozofii, to ja zawsze mam takie, dobra, iść kurwa licencjat zrób przynajmniej. Czary ja Czarek pierwszy raz z tobą w szachy przegrał. Ja pierdolę to była taka beka, kwiczyliśmy tydzień, chyba on nie mógł tego przeżyć. O, w kurwione chyba jest do dzisiaj za to. A że coś przesuwałeś, że coś było nie tak, on jedną tymi szachami i wyszedł. Legendarna historia. Ja wiem, Legendarna bo... historia, bo on właśnie jedno, bo to już był motyw, że już przegrywał w pełni, nie? No, jeszcze jest taki motyw, że w zasadzie no, po prostu podajesz partię, no bo już ma, nie wiem, nie ma dwóch wież, nie ma, no jest, jest taka przewaga, że tak. po prostu już się nie gra tego, nie? No i kurde, on jeszcze kmini nad ruchem 10 minut. Więc ja już mam takie czarek, no już kurwa gra się skończyła. No wiesz, już, jak jakby... taki, taki już wie, wie, że wygrał. I go, go tak, czarek, już daj spokój. No, wiesz. Ale wiesz, ja to miło... Ktoś, wiesz, zaraz wychodzę na scenę, ktoś na papierosa chce iść, no już, kurwa nie będę siedział. Tak. No i mówię, dobra, no to podejmij sobie ten ruch, jaki chcesz, ja wracam i idę na tego szczugę. No, co kurwa odchodzisz od stowu i powrócił <laughs> plaszę. Tak. Tak. I twierdzisz, że nie rozegrada, tak, 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 że, że wróciła. Tak. I... <laughs> było tak śmieszne. No dobra, co, co mamy? No kurde to jest 7 stron tego. No to nie, no tak wiesz, jakieś yy, najważniejsze. No, no, najważniejsze jest to, co, czego w sensie teraz jeżeli ktoś ogląda ten spektakl, to ma tak, a to od tego wyszli w, y, y, w tym spektaklu. Aha. Czyli o tej myśli przewodniej. A pierwszym punktem u nas jest znaleźć linię fabuły spektaklu. To było nas pierwsze, my nie, nie wiedzieliśmy do końca, wiesz, gdzie y, to ma nas y, doprowadzić. I w sensie nie mieliśmy fundamentu na samym początku, nie? Mhm. Czyli tą myśl przewodnią o, o różnicach i, 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 i ca, ca, całą tą resztę. A jak się ogląda spektak teraz, to ma tak... Obudowali wokół myśli przewodniej cały spektakl, nie? Mhm. A tak naprawdę my siedzieliśmy i kurde, mieliśmy no... Brakuje nam czegoś takiego, Żeby tej to linii wszystko. fabuły, nie? I... Bo teraz, jeżeli ja dobrze rozumiem, bo i dla mnie, jako widza, to jest takie, że to chodzi o wasze różnice i to jest główna ta myśl, że wy po prostu eksplorujecie różne aspekty różnic. Jest swoje. też dodana myśl, ja wiem, że wtedy, jak ty byłeś w Markach, to, to, jeszcze, było chyba nie było, no, to jeszcze nie było tego aż tak klarowne, my teraz dodaliśmy jeszcze taki chyba kluczowy fragment dla interpretacji tego, no. czyli że w pewnym momencie my tak, yy, wiesz, siadamy i po prostu wprost mówimy, widzom o czym to jest. nie? Jestem w się sensie w jakiś taki genialny zapis. Ta, ta, ta. Ale od tego Zgadnijcie czasu i to był pomysł. od tego czasu w komentarzach zaczęły się pojawiać właśnie yy, takie zdania w stylu. No, że nie tylko spektakl był śmieszny, ale też miał swoją myśl przewodnią tak. albo miał jakiś przekaz. Jeżeli tego nie mówiliśmy, to nikt tego nie zauważył, nie? A jak to powiedzieliśmy na głos, ludzie mieli... Mm, mm, skumaliśmy. No. Przeczytaliśmy między wierszami to, co powiedzieli, dosłownie wepchnęli nam do gardeł. To skumaliśmy, no. Wow, a jaka jest ta myśl przewodnia? Czyli, że mimo naszych różnic my potrafimy ze sobą rozmawiać i chociaż gadamy tylko o swoich różnicach, to tak naprawdę to jest spektakl o tym, co nas łączy. Nie? O, wow, no, nie domyśliłbym się tego faktycznie. To, dziękuję, zrozumiałem. Kiedyś, kiedyś taka, taka pani, on miała chyba 30 lat, podeszła po występie i gratulowała nam występu. I właśnie ona zaczęła to mówić. Ona zaczęła mówić, że zanim zaczęliśmy to. To nie był mój pomysł? Tak, to jest mój. W sensie ona zaczęła mówić, że to jest niesamowite, właśnie, że wy. Różnice się, się bardzo między sobą, ale jednak potrafiliście znaleźć tą myśl, tą, to, 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 co was łączy, i tak dalej. Więc ona zaczęła to rozpracowywać, i miałem tak, kurde, nie? pasowałoby, żeby więcej ludzi tak yy, wiedziało. I, I teraz już wiedzą ludzie o co nam chodziło. Yy, a z takich jeszcze rzeczy, to tutaj mamy też pomysły na segmenty. I od początku pierwszym punktem jest. Jeżeli nie oglądasz, to to poglądaj na początku, zanim usłyszysz to. Czyli pierwszym punktem jest finałowy taniec. Tak. My wiedzieliśmy, na początku. Tak. Się to tak my wiedzieliśmy, że taniec musi być finałem. Nie wiedzieliśmy, jaki taniec, nie chcieliśmy robić jakiegoś gejowskiego vibe'u albo coś takiego, ale wiedzieliśmy, że to. Mu, w sensie dla, dla nas sam koncept, że my razem tańczymy na koniec spektaklu, który mm, opowiada o naszych różnicach, a tak naprawdę o tym co nas łączy, i razem tańczymy układ, stary, to było coś, co no, mi otworzyło banie od razu, że to, to... bo potem jak myśleliśmy, jak te segmenty może pozmieniać, nie? że na początku, bo mamy na te trzy segmenty Bóg, narkotyki, podróże i myśleliśmy, tak, jak to zrównoważyć, bo nagle się okazało, że narkotyki w pewnym momencie były dużo śmieszniejsze niż Bóg. I Bóg trochę zamulał czasami, jak, zwłaszcza jak mieliśmy rozbudowane dyskusje filozoficzne, pseudofilozoficzne oczywiście, e, i nagle mieliśmy to, może narkotyki rzućmy na początku, żeby tak wzbudzić u ludzi tą energię, e, ale potem zobaczyliśmy, że jeżeli pozmieniamy, to tutaj w sensie ni, niczym nie przebijemy tańca. Nie? No tak. że taniec za, zawsze będzie tym punktem kulminacyjnym, tym ostatecznym, i to nam zawsze tak ładnie już. W tak, głowach no. od razu mieliśmy tak, okej, okay, gdzieś kończy się tym, że jesteśmy, że kończymy taniec, jest blackout i wszyscy wiedzą o co chodzi, i jest koniec. I ja też dodam do mo tego motywu, jak pamiętam, że tworzyliśmy taniec, nie? gdzie taniec najwięcej godzin nas kosztował. Nie? W sensie, bo taniec ćwiczyliśmy przez 50-60 godzin, niektórzy z 300. <noise> wez, nie? I, e, to jest pamię... dwie minuty spektaklu. No to jest dwie minuty spektaklu. No, no, dziesiąt, o, kilkadziesiąt te godzin treningu. No, tak, no. no i wiesz, spotkania i tak dalej. I pamiętam dyskusję, wiesz, gdzie ty zadawałeś, a, a co, jeżeli to nie wejdzie? Nie? W sensie, co, jeżeli tak. to będzie po prostu chujowe? Nie? W Ta. sensie, że finalnie ten. ja miałem taki, nie będzie. Będzie to najlepsza rzecz, jaką zrobimy. Ale nie wiedziałem tego. No rozumiem, znam, znam ciebie, już wiem, tak wiem. To wiem jak funkcjonujesz. <śmiech> Dokładnie. Miałem, <laughs> <laughs> Mi ja jestem tego 100% <laughs> pewny, na 50%, nie? E i rzeczywiście, pamiętam, jak pierwszy raz to zatańczyliśmy. W Mandze w Krakowie. W tak. Mandze w Krakowie. Gdzie chyba, czy ja dobrze będę e, tutaj mówił, że pierwszy raz, jak zatańczyliśmy, to ja zapomniałem zacząć tańczyć? Tak. To było na pierwszym występie, to jest tak śmieszne, na pierwszym występie, gdzie tańczymy, jest na no taki stres, że pierwszy raz to zrobimy. Jest widownia, ćwiczyliśmy to tak długo i tak dalej. I ja jakby, wiesz, trochę nie mogę się doczekać, trochę, no wiesz, to wszystko działa. I siadamy przy stole w ten sposób i ja rozpoczynam ten taniec w sensie jest ten... Pierwszy ruch, drugi ruch. Ja siedzę i mam takie, kurwa, nie mogę się doczekać, nie? I patrzę się na leje i mam takie stare, co się zaraz zacznie. Muzyka już leci. Ja mam takie kurwa, zaraz będziemy tańczyli, nie? A już leci, leci, nie? On już powinien zacząć. Tak. A Michał ma takie. Ja siedzę na przeciwku. Ja mam o, takie nie. kurwa, za chwilę będziemy tańczyli, nie? Za chwilę to się zacznie. I on ja mam takie, o kurwa, i wiesz, i dopiero zaczyna. Wiesz, on już zaczyna tańczyć. Ja zjebałem, no dosłownie, przed startem już zjebałem, nie? I, i, i dopiero później. Yy, jakoś to tam z tego stolika wstaliśmy, przeszła cała jakby sekwencja na stojąco, skończenie na stolikach i klaśnięcie. I chyba też nie skłamię, chociaż mi możesz teraz to ten, że pierwszy taniec zajebiście wyszedł, nie? Że był taki moment, że po prostu była taka salwa braf i, i wszystkiego, Ta, że... No, mieliśmy byliśmy takie... tak wzruszeni właśnie z tą Jujką, naszą choreografką, potem się przytuliliśmy i ma mamy to. I no. okay. się wyszło. Był taki duży stres, bo stary to jest no, no, postawienie w ciemno. No jeżeli my byśmy… I jest blackout, i jest cisza, no. no jesteśmy w dupie. W sensie nie mamy nic dalej. Nie mamy, po prostu kłaniamy się, to było wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Więc tutaj, tutaj było ogromne ryzyko, które, które się opłaciło. Ale też dlaczego zaczynał Szumi, bo to też mieliśmy na jednym treningu, no. że Szumi by nie potrafił w innym miejscu zrobić, nie? Więc po prostu Szumi, szumi zaczynał tylko dlatego, że mogliśmy… Y, y, zakamuflować, że Szumi się pomylił. Bo Szumi zaczyna to hasłem w Peru gra się w ten sposób i robi ruch niezależnie od muzyki. I to jest tak, że robi ruch i po prostu albo trafi gościu, który puszcza muzykę, albo nie trafi. To o jest kurwa. tak, że Szumi nie czeka na muzykę, po prostu on to robi mimowolnie, bo ma zrobić ten ruch, a muzyka ma polecieć w tle, i ja to wyrównuję potem, nie? I czasami było tak, że szumi zaczynał za wcześnie, za późno, już chuj. A ja to po prostu wyrównywałem i szumi. Okej, okay, to teraz ja. <śm> wow. O, no, super. Ale sam, w ogóle, sam też, y, sam proces tworzenia choreografii też jest niezwykły. Ja nigdy nie uczestniczyłem w czymś takim. I no, my nie mieliśmy pomysłu. To nie było tak, że choreografka przyszła, yy, że Ania przyszła i zrobiła, słuchajcie, to mam pomysł, tak, że pierwsza sekwencja będzie taka, druga taka, trzecia taka. Tylko po prostu mieliśmy tak, okej, okay, no to robimy teraz, możemy zacząć tym. Możemy zacząć tym, dobra, to robimy to, potem dobra, to sekwencje przy stole, potem pasowałoby wstać i w sensie każdy ruch po prostu się tworzył, nie? Mhm. I Jujka podrzucała pomysł, mieliśmy tak, mm, może, może nie, może bardziej jakby było dynamicznie, I ona, okej, okay, ok, i gdzieś razem. Naprawdę ten proces twórczy był dla mnie prawda. niesamowity. A w ogóle pierwsze spotkanie też jest mega ciekawe, bo pierwsze spotkanie było takie, że spotkamy się z tą Jujką. Ja nie, nikt nie wie, czego się tak. mamy spodziewać. Tu jestem, to też ciekawostka. Wiesz, kto nam dał numer do, do Jujki, która jest fenomenem, najlepsza choreografka w Polsce? To jest Ola Petrus. Tak? Ola Petrus uznała Jujkę, napisała do mnie na fejsie, jakoś się połączyło i to przez ja nie nią. Nie wiedziałem, że Ola no. Petrus tańczy. Tak. Niekoniecznie tańczę, ale gdzieś tam w tych takich mam talentach była. Bo Jujka też tam pracowała w. A, w bo w Jujka programie. była kiedyś juror jurorką w programie Let's Dance w Polsacie. A, ona okay. była ten. To, to jest naprawdę w, w świecie tańca, to jest postać, która. No, z, z jakimkolwiek tancerzem gadasz i mówisz, Jujka, wszyscy mają. Mm -hmm", okej. Okay. No. I ona właśnie pracowała przez, przez, przez lata w takich produkcjach i miała pierwsze doświadczenia. Pierwsze spotkanie było yy, w biurze u Bilona. Bilon ten raper, który zna się z Jujką, i tam tak. było chyba właśnie motyw, że nie wiem, czemu my sali nie wzięliśmy tak szczerze. Chyba po prostu, bo wyszło, że coś się spotkajmy u Bilona. Tak, no, Ona no, tak zasugerowała, czy coś. No i po prostu ona wchodzi, wiesz, jesteśmy w trójkę, cześć Piotrek, cześć Michał, ona mówi, to potańczcie, chcę zobaczyć wasze ruchy. I puściła nam muzykę, i stoimy z szum, i my po prostu wiesz. <laughs> Improwizujemy. To musiał być ja, tak niezręczne. Ja o, tak tak o, niezręczne. Stary. Tak niezręczne. Ja wtedy zobaczyłem, że Szumi kompletnie nie tańczy, w sensie kompletnie. I, a, a Jujka, ona jest mega profesjonalna i Jujka mm, mm, wiesz, patrzy na nas ja mam tak, przecież to jest do, do, do wyjebania. To, to są śmieci, co my robimy, nie? I Jujka patrzy, Jujka ma, no widzę właśnie, że ty, ty Piotrek, jesteś bardziej taki od nóg. On, tak, on się nie potrafi po prostu ruszać, nie mów, że jest od nóg, on robi kroki w miejscu. Tak. A, Jujka, a Jujka on jest bardziej od nóg, a Ty widzę, Michał, że ty bardziej w górze tak pływasz i ten. Ja my tak, jezus. No i, i sam proces, i potem właśnie te kopy. Tak, no. że to były godziny po prostu, że Jujka powiedziała: dobra, to robimy takie kopy, nie? I ja mówiłem: takie, Jujka no. I szumi. Ha, 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 ha. W sensie, on nie potrafi, w ogóle góra, dół. Ja, I potem tłumaczyliśmy Piotrowi na, właśnie na przykładzie boksu. I Piotr zaczął sobie kminić: a to jest jak, jak w boksie, w sensie, że no. trzymasz tutaj i te ruchy. I Piotr musiał w głowie gdzieś sobie to przełożyć na boks, żeby w ogóle to w jakikolwiek sposób skumać. Mhm. Dokładnie tak było. Więc Ej, zobacz, gdzie jesteśmy dzisiaj. No. Na szczycie. Tańca w Polsce. No, tańca. Fakt, że to zrobiliśmy, jeszcze po przerwie trzymiesięcznej wróciliśmy no. do tańca i po prostu to zrobiliśmy. Że po prostu to się już Ja bym nie chciał tego zapomnieć. Moim no, możemy, no, chciałbym zrobić tutaj pakt, że co roku zatańczymy to. Dobra. Raz do roku będziemy się spotykali, żeby Dobra. to zatańczyć. I... na pewno. Będę, będę śledził to. <laughs> Jakie jak byliście jeszcze kolejne pomysły? Mieliśmy też pomysł na głos Boga. Czyli głos o, Boga miał no. być tym, y, tym narratorem, który właśnie trochę wpycha do gardła ludziom y, na przekaz. Nam chodziło, o ile dobrze pamiętam, ja tego dokumentu nie mam przed sobą, ale że głos Boga miał popychać cały czas narrację. Czyli, że my odgrywamy spektakl, ale jest głos Boga, który jakby komentuje to, co się dzieje i na przykład wiesz, docelowo mógłby powiedzieć coś w stylu dobrze już teraz, nie wiem, nudzicie mnie, skończcie ten temat, co uważasz o narkotykach, nie? żeby był po prostu trzecia to, postać. Bardziej spektaklowo, który hmm? jak gdyby zamyka jeden akt, rozpoczyna drugi, mm -hmm. nie? Bo, myśleliśmy, bo, bo od początku chcieliśmy, żeby to był właśnie spektakl, żeby wykorzystać jak najwięcej tych mo motywów teatralnych. Nie? Chcieliśmy, żeby to było po prostu dzieło na scenie, yy, a nie a nie takie mniej żywe, mniej Standard takie. dwóch, mhm. tak, no, mniej no. takie spontaniczne, bardziej takie z, z ramami. Ja pomysł, który najbardziej żałuję, że, żeśmy go nie wprowadzili w życie, a propos właśnie y, spektaklowości, to, że moim y, w sensie celem było, żeby spektakl nie był tylko na scenie, tylko żeby był też na widowni i żeby też był jakby przed występem, a może nawet i po. Mhm. I jeden z pomysłów, który miałem. I uważam, że to jest dobry pomysł do dzisiaj, to, że ja chciałem zatrudnić dwóch aktorów, którzy by się bili w Foyer. Wiesz, A, chodzi? żeby, tak, o tym, no. no. Żeby po prostu, żeby była jakaś awantura w Foyer i tak dalej, żeby była po prostu niezręczność i wiesz, ten, i później na koniec, żeby się ukłonili ci ludzie. A, żeby że... wreszcie i tak. Dokładnie, no, w sensie, że masz jakby motyw, że nie wiesz, gdzie się zaczyna, nie wiesz, gdzie się kończy. I chociaż rozumiem, czemu tego nie wzięliśmy, że, Czemu? No bo no, dwóch typów musiałoby się regularnie bić i to wprowadza cringe i ludzie kurde, później wychodzą zresowani. Widać, że to by dużo stresu wprowadzało. Tak. Tak. Musieli, no. Musielibyście szybko rozładować to, tak. to napięcie tam, że oni musieliby się bić, a potem zacząć tańczyć. I przykład tak. podobny układ potem ludzie widzą scenie, mają takie ej, kurde, tu bo wiesz, że to wtedy mogłoby coś rozwiązywać. Docelowo uważam, że gdybyśmy robili coś podobnego jeszcze raz, to ja bym chciał na to nacisnąć. Chciałbym nacisnąć na to, że nie wiesz, gdzie jest start, nie wiesz, gdzie jest koniec. I to mhm. uważam, że jest bardzo fajna po prostu platforma do kombinowania. Okay. Co więcej, jest ten. Nie wiem, czy masz to w tym dokumencie, ale sobie przypominam, że gdzieś chyba na tym początkowym etapie mówiliśmy o emocjach, które chcemy wprowadzić, nie? Oczywiście śmiech, no bo uh -huh. klasyka, ale też jakieś właśnie takie, nie wiem, nazwijmy to zadumanie, czy wiesz, no był… Refleksje. Refleksje. Super. Kurde, dobra nazwa. E... I ja na przykład mówiłem o tym, że strach że fajnie by było zbudzić strach u widza. Mhm. Kominowaliśmy właśnie, jak jest to możliwe, żeby zbudzić strach i w sumie nie znaleźliśmy yy, rozwiązania na to, nie? No twitaniec Bo... jest jakimś <laughs> <laughs> Dużo lęków w duszach. No, no. Moja fala, mama była ale... przerażona teraz. Widziała mnie pierwszy raz na żywo w ogóle. Yy, jak w życiu. Nie, w stand-upie nawet. Naprawdę? Ten spektakl, jak pierwszy raz się odważyła przyjść na żywo. I była bardzo spięta, ale w ogóle była z moją koleż z, z jej, z, ze swoją koleżanką. I jej koleżanka do mamy w trakcie występu cały czas ten Szumowski Znać pany. On jest znać pany. I moja mama tak sobie biła to do głowy, mówiła, że była taka spięta, że potem właśnie jak był taniec, i ona miała, Boże, żeby on się nie wyrąbał gdzieś, żeby on się nie przywrócił, przecież on jest wyćpany. To jest co, co Piotrek sprawia takie wrażenie czasami? No tak, scenie. oczywiście, w komentarzach to jest no stop, że ten pod półgłówkiem, że wyćpany, że ujrany. Że... Tak, no, tak, tak. No. tak no. A, a wracając do tego, to jeden z najlepszych komplementów, jaki właśnie co jakiś czas dostawaliśmy, to, że um, spektakl wywołał tyle emocji w nich, nie? Że, że to nie było tego, tak, że przyszliśmy się pośmiać, ale że cała tutaj gama tych emocji, gdzie my na początku, ja w ogóle na początku to mówiłem, jak sobie przypominam, że mówiłem, że my przeprowadzimy was przez od cringu, przez śmiech, po połzy i tak dalej. I były momenty, gdzie naprawdę to się udało, gdzie robiliśmy albo tak cringową atmosferę, była już ludzie się po prostu, wiesz, no widzieliśmy ból fizyczny u ludzi, ludzie się zakrywali kapturami, gdzieś zapadali się w sobie, już był ta, taki moment cringe'owy i potem my to na szczęście rozładowywaliśmy, nie? A no, w czym najczęściej było? No, to był t, najbardziej y, docelowy. To miał być przyśpiewienie. nie? Czyli że y, no, w nagraniu zapewne jest Tomasz Kot. E, który śpiewa, no. ale e, często na występach był nasz kolega, no, ten, inny Tomek. był typ, ja pamiętam, tak, no, no w markach no? był typ. często, zawsze na występach. No dobra, no, czasem był Kot, czasem był... Raz był Tomasz Kot. Dzięki Bogu się udało to zrobić. Wczoraj był chory. Tak, no. Miał być dwa razy, ale niestety zachorował, więc tylko mamy nagranie. A kto wczoraj śpiewał? Kolega? Kolega, no. No, ale wprowadzając ten cringe i to przecież. jest... Tomek naz... Machowicki, bardzo, bardzo spoko. Tak, tak warto tak, właśnie nie? mówić o nazwisku. No wymienić wymień człowieka, tak, no. który grał z wami <laughs> przez rok, Szumi, ja pierdolę. Tomek Machowicki. <laughs> <laughs> tak, no. Nie pamiętam, ma jak mam nazwisko. Możemy go wyciąć? Łysy typ. Jakiś łysy typ. Lazy typ. Eee, i, e, e, najbardziej cringe'owa i to jest większe największe uwypuklenie tego, to jest, że no celem, co tam było? Że ja mam się na niego wkurwić. Eee, na początku trochę ma być śmiesznie, no bo wiadomo, ale później że ja rzeczywiście mam stracić panowanie. I doprowadzić do sytuacji, że widownia już jakby trochę jest po stronie Tomka, trochę chce, żeby to się po prostu zakończyło. Tak. Ja, żebym już był taki nakręcony i już jakby trochę wkurwiony na nich, trochę na niego. I ja zawsze twierdziłem, że ja im mocniej wejdę w takie jakby, wiecie co, pierdolę was, dlaczego wy mnie oceniacie. Dlaczego wy przychodzicie i ja będę do was tańczył jak małpka, bo wy zapłaciliście za bilet, wiesz, w takie nakręcanie się, to im mocniej ja w to wchodziłem, tym lepszy później miał śpiew Tomek. Mhm. Nie? Że Im bardziej ja jestem w stanie ten balonik napełnić takim emocją o Jezu, to jak on go wiesz, przebija śpiewem, no to jest jeszcze lepiej. No ale czasem jakby, ten dużo powietrza potrafiło w tym balonie się znaleźć, gdzie na przykład w jednej sytuacji wiesz, ktoś już krzyknął, jeszcze raz coś do niego powiesz, to ci kurwa w wpierdolę. Nie? Ktoś inny. A ja jakby w natłoku tych Jesteśmy emocji... Jesteśmy dwa zdania przed finałem. No. Dwa Aha. zdania przed przebiciem balonika. Wow. I gościu krzyczy, na, na jego miejscu dałbym cię już w mordę. Hm? Zamknij mordę już hm? do szumiego, nie? A ja I coś jestem... takiego, a, a szumi kurwa, zamknij mordę. <laughs> I ja mam tak, nie szum, nie, proszę, to nie idzie w tą stronę. Oni jeszcze nie wiedzą, że my jesteśmy tyle od przebicia balonika. Wow. Gdzie, gdzie Ja też już, ja już, w sensie, wiesz, jeszcze mój aparat e, mowy działa szybciej niż mój mózg, więc ja wiesz, zamknij mordę ty celu, a, a już mój mózg mówi. To był zły komentarz, tego o, nie trzeba było mówić. Fatalnie. Nie? Fatalnie. I, i wiesz, i, i ten balonik, i ja już, jakby, wiesz, jest ta e, komenda, czyli jaka jest twoja opinia na temat Boga, co wyprowadza do śpiewu ja to mówię i przez moment mi przychodzi, że Tomek, który wiesz, był jebany 80 spektakli, nie? będzie tam siedział i powie sobie, że tym razem nie zaśpiewa. Nie, tak, pierdolę. No, tak, pierdolę, tak? To no teraz zobaczmy, jaki cwany jesteś, jak nie zaśpiewam. Nie? Wow. Więc, więc ja jakby wtedy mi serce bije i po prostu się już błagalnie patrzę na Tomka, zacznij to śpiewać, po prostu zacznij to śpiewać. Ja się zastresowałem teraz, kurde. A potem mi się okazało, że ci, ci goście, którzy krzyczeli, byli klawiszami w więzieniu. Więc oni nie. go nazywasz Tak! – Bywało groźnie, no. Bywało groźnie. A gdzie to było? Gdzie to było? Nie, pamiętam, w jakiejś... nie, nie pamiętam, gdzie to było. Kurde. Nie w wielkim mieście. A to było na tej trasie jesienno-zimowej. Kurczę, nie pamiętam gdzie. Wow, no dobra, dobra, nieważne, ale. Wow. To... A i, i co się wydarzyło, jak Tomek zaczął śpiewać? No rozładowane atmosfera, no, wszyscy byli tak wdzięczni, wiesz, no bo wprowadzasz ten balonik i takiego niezrozumiałego, znaczy, o Jezus, dzięki, nie? Były momenty, gdzie ludzie nie, w ogóle nie słuchali co Tomek śpiewa, tylko oh. po prostu bili brawo z ulgi, że to wszystko jest ustawione, aha, nie? Aha, mieli tak, dzięki Bogu, nie? Bo wszyscy już mieli tak dość, tak biedny Tomek, ludzie naprawdę się wstawiali. To, to było ciekawe do obserwowania, mhm. że w, w, na pierwszym nagraniu w Teatrze Komedia P Piotrek ciśnie Tomka, i jedna kobieta ponad 50 lat, coś takiego, nuda. Nuda. Ja mam tak, kurde, ona się wystawia. Aha. Ona, wiesz, ona go chce ochronić swoim ciałem, nie? Że to, to jest za dużo dla niej. I po prostu ona widzi, co się dzieje, jak Piotr jest agresywny. I ona woli, ja przejmę to na siebie, tak. żeby gdzieś to się rozniosło, bo to już szkoda tego człowieka. Nie? Mm. Bo ten typ się za bardzo nakręcił. Tak. No? Więc to były właśnie takie no, niesamowite momenty, że potrafiliśmy u ludzi, y y y jak gdzieś to też musiałem y z tyłu y jak gdyby u urzeczywistniać, nie, bo musieliśmy to zrobić 60 razy powtórzyć. I w którym momencie w którym spektaklu będzie wychodzić to już nienaturalnie, nie? Aha, w no którym tak. momencie ludzie będą po dwóch minutach mieli... Nie, to jest ustawione. Dzięki Bogu, nie, nie wiem jak to wyszło, dzięki Bogu wydaje mi się, że było... Na, na, na jednym palcu mógłbym wyliczyć, y, ile razy było tak, że my już wiedzieliśmy, mm, dowiedzieli się, że to było ustawione. Tak, i to przeważnie też, ja mam wrażenie, że jeżeli było takie zagrożenie, to, to było w komentarzach. Ludzie często wchodzą na przykład na biletik i czytają komentarz, i tam jest jakby napisane, o, y, śpiew i ten podstawiony widz to było słabe, dobre, i tak dalej. I wtedy jak taki komentarz się pojawił, to ja zawsze miałem obawy, że mm -hmm. to ludzie wiedzą, że jest podstawiony, to to wtedy traci swoją dynamikę. Nie? No tak, prawda. Um, ale rzeczywiście też mi się wydaje, że w większości razy udało się nabudować tą iluzję. Bo iluzja wystarczy, że jest. Jeżeli ludzie mają podejście. Wiesz kurwa czy on jest podstawiony, mhm. to, to wystarcza. Znaczy, wystarcza... To tak, bo no największe zagrożenie było z Tomkiem Kotem właśnie. Mhm. Gdzie mamy no tak, no, on jest dwa, dwa, dwa strzały mamy tylko. Nie możemy się nauczyć tego, jak to urzeczywistniać. Nie? I, I tutaj podeszliśmy do tego, że Piotr będzie się nakręcał, a ja będę gościem, który wiesz, który. Dla którego nobilitacją jest to, że jest Tomek Kot na sali, żeby mm -hmm. nas oglądać. Jak ja, człowiek, wiesz, gdzieś z, z Podkarpacia, który nie ma takiego kontaktu z, 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 tą, z tą Warszawą, z tym wielkim światem show showbiznesem polskim. Więc <grym> dla mnie jest to takie, wiesz, dla mnie jest to wydarzenie, że on siedzi i nieważne, czy, czy śpi, czy jest znudzony, czy nie, wszystko jest po mojej strony. To moja wina, że on się źle bawi. No. A Piotrek miał, ni ja. Jak, jak może ci się to nie podobać? Co ty jest? Z jakimś. I Nazwałeś z Felem? Nazywałem go chujem i na próbie miałem takie... Tomek, ja muszę cię teraz nazwać chujem, żeby się do tego przyzwyczaić, nie? I on ma takie, wiesz, co? No śmiało, Tomek jesteś chujem, nie? Mówi, no dobrze, przepraszam. <noise> Bo takie, eee, no wyczuwanie się. Okay, I tutaj też warto sorry, oddać, ja ogóle, no, no. Tak, ale, ale jak gadaliśmy właśnie z ludźmi po oczy, nawet y, y, Tomek Kołecki do mnie podszedł i powiedział, że nie wiedział do końca, czy, to, czy kot jest podstawiony, czy nie. Okay. I to już wystarcza. Tak, że jego nie? się dało Tak, uczyć, tak. że no jeżeli masz Tomka Kota mm -hmm. i my nagle do niego zagadujemy, kamera idzie na Tomka Kota, nie? bo nagle operator wychodzi. Warunki są bardzo trudne, żeby to wszystko było autentyczne. No. Y ale się udało, moim zdaniem się udało. Y w którymś momencie, gdzie było przedłużone. Już miałem tak, że pewnie niektórzy ludzie mają tak, o okej, okay, Piotrek się za bardzo nakręcił, nie? Mm -hmm. Jeszcze musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać na ekranie. Ale tak, no, to możecie no. zmontować wtedy, możecie też wyciąć ten moment, momencie już tak, już trochę czuć przegięcie i tak, wrzucić no, tylko już od razu, wiarze. Żeby było tak yy, widoczne. Ja, ja, ja ci dam w ogóle szalony pomysł, o którym już yy, jakiś czas temu pomyślałem, ale yy, czy myślisz, że miałby ręce i nogi jakikolwiek sens, że na przykład robiąc trailer do tego, gdybyśmy robili, to wziąć fragment, jak ja jebię Tomasza Kota bez piosenki? Ty, masz o co mi chodzi? Że trailer jako, wiesz, zobacz, nawet kurde, taki butlegowy w sensie, że wypuszczamy to nawet nie z naszego kanału, tylko zobacz, co się wydarzyło, yy, nie ma komentarzy i po prostu dajesz klip, gdzie, wiesz, ja krzyczę do Tomasza Kota, że jest chujem i jakoś gdzieś tutaj taka jakaś kontrowersja wychodzi i tym się to promuje? Przez to, że ty jesteście komikami, to mi się wydaje, że to będzie od razu wiadome. Ta, ja to no. tak czuję, że, że będzie tak. Ty nagle nazywasz Tomasza Kota chujem w trailerze. No, takie... Też tak, Ale, tak? ale a, a gdyby to było po prostu, jak głupie to zabrzmi, ale nagrane z telefonu, jakbyś zobaczył takie coś. To prędzej. Nie? Bo w jak sensie... to jest ładnie nagrane i tak dalej, no. już to z telefonu tak zrobił, takie brzydkie, z latającą łapą i że ty się wydzierasz. Ale, ale, ale po co? <śmiech> 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 Nie wiem. Chcę <laughs> ten filmik. No, Dla kontrowersji? No w sensie, jeżeli celem promocji jest to, że więcej osób ma to obejrzeć, to wydaje mi się, że to by mogło mieć taki efekt. Okej, okay, ale w sensie, czy jeżeli ludzi to zachęci do oglądania, czy chcesz takich ludzi, żeby to oglądali? Jak będą nastawieni do ciebie? Z, z, zgadzam się. W sensie, to nie była jakaś mega przemyślana yy, propozycja z mojej strony, ale mm. jakby ja i Rzucasz. tak to zrobię, nie? <laughs> <laughs> hey, to, znaczy, czy to się tak nie Dobra, to co yy, yy, nazywamy to masza kota chujem, yy, to się yy, to było w planie od razu. Yy, co jeszcze tam macie ciekawego? To jest ciekawe, że mieliśmy yy, jednym z punktów było to, że jest stand-up tematyczny kontrujący, czyli spojrzenie na te same tematy z dwóch różnych perspektyw. Aha. Gdzie to się okazało jedynym punktem, który zrobiliśmy tak naprawdę, nie? Tak. W sensie przestały, bo mieliśmy tutaj, że jakieś yy, przejście do swoich pokoi, czyli swoje parodie, inspiracje swoją twórczością, że Szumi robi mini Leja show, ja robię stand-up inspirowany Szumim, e, tutaj mamy stand-up wspólny bliźniaczy, czyli mówimy po jednym zdaniu, Leja podaje premis, Szumi puentuje, Leja dodaje drugą pointę i tak dalej. To czasami to... to... No, był, był motyw, że e, zawsze mieliśmy problem z trochę z początkiem, czyli jak wejść w ten ten tak żeby nie było od razu buk, tylko żeby mm. mieć jakieś takie wiesz, parę minut buforu i gdzie chyba e, przez jakiś czas e, był właśnie to, co Teraz powiedziałeś, czyli, że ty mówiłeś jedno zdanie, a ja poentowałem i staraliśmy się to ukomoflować w, oh. w konwersacji. Gdzie zresztą to, co parę dni temu przypomniałeś, jeden z najlepszych żartów z tego okresu, tego spektaklu, jak coś jest. A, no. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo śmieszny żart, ale był żart stylo, no bo ty lubisz hip-hop, możemy to zrobić? Możemy, bo ja no, zrobimy a, no, to. No dobra, a, no, poczekaj, no. jest wiele rzeczy, które nas y, różni, ale też y, nie wiem, zauważyłeś Piotrek, y, jak dużo nas y, łączy, nie? Ja jestem fanem hip-hopu, jestem fanem hip-hopu. a jacy są twoi ulubieni raperzy polscy? Pols o, tak szybko z głową powiedzieć, no, nasu, no. Y, trójka, y, to y, słoń, paluch i kękę. A, moje ulubieni to Elephant Finger i Bubu. Ale ja bardziej lubię zagraniczny rap. I to nie weszło? Nie! <noise> Kenka jest Bubu? To to Yeah. <laughs> o, to było jeszcze dużo tego. No. O, no to był, był chyba cały taki początek, gdzie mieliśmy iść zdanie ze zdania, ale to też rzeczywiście nie grało za bardzo. Najlepsze było później, właśnie a propos tego intro, to że e, to, to też w ogóle bardzo ciekawe, a propos e, e, tworzenia. Czyli, że twój początkowy pomysł był taki, żeby zawsze wychodzić z crowdworku, że wchodzimy na scenę, co tam u was i tak dalej. I ja e, byłem oponentem. Takiego pomysłu, bo ja nie lubię zaczynać od crowdworku. Dla mnie to jest zawsze turbo ryzykowne. Ja mam takie, ja zrobię crowdwork, jak już was rozśmieszę i będziecie wiedzieli, że jestem śmieszny i wtedy A, okay. naturalnie będę z wami gadał. Ale wejść i mam. No wolę przygotować sobie tak intro, żeby zawsze było śmieszne, a później zobaczmy, co się wydarzy. A nie zobaczmy, co się wydarzy od samego początku, nie? Mhm. I... A ty u siebie jak robisz? Ty zaczynasz od crowdworku? Bo wiem, że potem ty wychodzisz w yy, dwójkowe robicie, nie? K z Łukaszem, tak, z Łukaszem. wychodzimy i gadamy. Ja w, Łukasz wychodzi na początku występu i improwizuje z ludźmi normalnie, mhm. a ja yy, już on, on już tyle gada z nimi, że ja już nie, ja już wchodzę od razu w materiał i, okay. się, i się nie pitole. Mhm. Ale normalnie na występach, jak kiedyś robiłem, to zaczynałem sobie normalnie od crowdworku, się gadałem z ludźmi. I dopiero potem wchodziłem w materiał. No ja bardzo tego nie lubię, e, więc gdzieś ja tak jak mówię, no byłem hamulcem na ten pomysł, więc myśleliśmy właśnie jak zrobić takie intro, że one też było naturalne e, i gdzieś też był moment, że zaczęliśmy e, po prostu żarty o mieście i które były już takie bardziej crowdworkowe i nie mówimy o takich, wiesz, Wejherowo, czy coś tam tym stylu, tylko mm -hmm. rzeczywiście jakieś ciekawostka, w Bolesławcu macie ceramikę i coś tam, kurde, żarty z ceramiki. A no, w faktycznie coś o tych markach, że się tam jakieś tam statystyki, żeście tam gadali, pamiętam. No, możliwe. Coś było. Możliwe. No pamiętam, jakie rzeczy, ale coś tam było takiego. W każdym mieście mieliśmy chyba tam nawet, wiesz, może dwa żarty, ale bardziej cztery premisy, nie? W, no, w sensie no. słyszeliśmy, że w markach, kurde, Burmistrz ostatnio tak. wpadł do taczki. Co wiecie o tym, nie? I w ten sposób to wychodziło. A na ostatnim etapie, jak już się mundial rozpoczął, to robiliśmy to wokół mundialu, nie? Mhm. I, I dopiero później przechodziło to do, do spektaklu. Zapominam, jakie było pytanie i na co ja zaczęliśmy odpowiadam. mówić o buforze, żeby nie ten, że od razu nie wchodzi do Boga, tylko tak. że... W ogóle zaczynaliśmy od tego, że jak ludzie rozwiązują konflikty. Tak. To był crowdwork tak. na, na, na pierwszych testach, nie? Że Ty, ty mówiłeś, tylko że to Piotrek. W, nie, żeby nie powiedzieć fatalnie, ale... Yy, Tragicznie. Koszmarnie. Cringewo <gryżowo gryżowo> to prowadził, czyli na zasadzie, wiesz, i, czy, jak ty rozwiązujesz konflikty, nie? I to było takie, czasami te pytania były tak osobiste, tak, takie... No. Czyli, nie, nie pamiętam, jak to... Ja pamiętam, to był przykład pytania, że jaki jest największy konflikt, jaki ty miałeś, coś w tym stylu, nie? I gdzie, wiesz, zadając to pytanie, trochę liczyłem na odpowiedź... W sumie nie wiem jako, nie? No. ale właśnie o to chodziło, że ludzie na pytanie o konflikt bardzo często schodzą do bardzo mrocznych miejsc. No nie? właśnie. No. Wiesz, co chodzi? Do takich miejsc, gdzie ja nie do końca się pytam o Twoją relację z ojcem, który cię kurde bił, czy coś w tym stylu, tylko bardziej mam, wiesz, liczę na odpowiedź w stylu. Wiesz, muszę śmieci wynosić, a ta osoba nie. No, to nie jest największy I, konflikt, no, na pewno. No, tak, no. I, i wiesz, ciężko było znaleźć to pytanie w taki sposób, żeby ta odpowiedź była lajtowa i, i, i znowu gdzieś trzeba było odejść od tego pomysłu, nie? Mm -hmm. um, I mi się szczerze najbardziej podobał motyw mundialowy. Jak już mundial wszedł i właśnie trochę o tych miastach i tak dalej, parę chwil tu i to zajmowało 3-4 minuty, już ludzie byli rozgrzani już usiedli i wtedy. A macie o tutaj... mundialu teraz na, na nagraniu? Mamy, ja, no. Ja, też, mam w ogóle też pomysł do tego, znowu nie wiem, czy to jest właściwe miejsce, żeby ogadywać te rzeczy, ale yy, myślę, że... Montaż, tak? No, <laughs> który że... dzisiaj wyszedł, więc jakby... Bo ja, ja nie wiem, ja nie pamiętam, mamy trzy nagrania no. i musimy teraz jakby zrobić intro i nie wiem, czy na przykład, nie byłoby może jakimś pomysłem, że mundial wrzucamy jako osobny segment czterominutowy za tydzień, wiesz, na po prostu od razu i intro znajdujemy gdzie indziej jeżeli tam jest nie w sensie to trzeba obejrzeć jeszcze raz. intro jest tak mimo mundialu intro tam jest no właśnie czyli można by było wyciąć mundial Oczywiście. rzucić to za tydzień i później resztę za, za trzy miesiące nie też o tym myślałem no. Znowu, to są kilka rzeczy, to jeszcze jest ewidentnie do obgadania. Nie, no super. No, podoba mi się, bo to widać jak, jak burzę komicy, nie? Że jak się tworzą pomysły, jak się wiesz, konstruuje materiał i jego potem też montaż. A tak, też tutaj no. takim kluczowym momentem był dla nas feedback od Abelarda. No właśnie, o to też chciałem zapytać. Właśnie, tak, kiedy no, go wzięliście na pokład. Yy... My od początku chcieliśmy, żeby on gdzieś na etapie yy, tworzenia był gdzieś obecny. Mhm. Bo z racji tego, jakie on ma doświadczenie, nie tylko stand-upowe, ale też yy, reżyserskie i kabaretowe mhm. yy, tutaj, czyli bardziej spektaklowe, bo on te spektakle robił. Nie? Tak. Yy, Swing, ten, ten, ten film, który zrobił, był spektaklem w teatrze, tak. który osiągał niesamowite sukcesy. Stąd był pomysł, że zrealizujmy to jako film. Mm -hmm. Ale na deskach teatru. Jako spektakl, no? Nie, nie film. E, swing. A, sorry, przepraszam, przepraszam, sorry, tak, sorry. No, sorry no. więc na, na deskach teatru to wszystko się tam e, zgadzało tak 10 na 10. Więc chcieliśmy wykorzystać jego doświadczenia. Mm -hmm. e, w ogóle też myśleliśmy, żeby on był głosem Boga. Żeby jego głos był nagrany, żeby to był właśnie e, Abelard. E, ale to gdzieś. Te, ten, te, ten motyw bardzo szybko nam gdzieś przeszedł mm -hmm. na drugi plan. W każdym razie. Mieliśmy spotkanie z Abelardem, który nam tam dużo rzeczy wyprostował, bo też właśnie tutaj mam napisane, że ostatni krok przy tańcu łapiemy się za ręce, pada deszcz, zasłania się kotara. Bo myśleliśmy o deszczownicy, wiesz, na, na, na występie, nie? Że, wow. Po prostu, żeby było jeszcze takie zaskoczenie podbicie, że jest deszcz, nie? I Abelard mówi, no tego się nie da zrobić, nie? Pojedź do jakiegoś jawożna, kurwa, deszczownicę rozkładać, co z ciuchami garnitur za każdym razem mokry, nie? Tak, ja w ogóle tak. o tym nie myślałem, nie? To można zrobić raz na realizacji, ale nie za każdym razem, wiesz, tak. deszcz. Więc i potem się okazało, że nawet wchodzenie w brudnych butach na scenę było problemem, a co dopiero wylewanie litrów wody. No więc, ale pamiętam, że Abelard w końcu przyszedł nas zobaczyć, w tej pierwszej wersji, która była bardzo monologowa. Na zasadzie chwilę gadamy ze sobą i wypuszczamy siebie do monologów. I Piotr robi 15 minut, potem wychodzę ja 15 minut, kolejny temat. Dwa, trzy zdania, Piotr wychodzi na monolog, ja wychodzę na no, monolog. No tak słyszałem, że te pierwsze wersje były bardzo stand-upowe. <laughs> tak, no. I zawsze mieliśmy poczucie, że yy, najciekawszy moment jest ten, jak mamy konwersację ze sobą. Mhm. Że tam właśnie gadaliśmy o Bogu i tam na początku było bardzo dużo mułu. Ale ludzie się angażowali w tą naszą dyskusję. Ludzie byli bardziej tacy, wiesz, to wszystko iskrzyło, tam było takie żywe. I mieliśmy, kurde, ten moment jest fajny. Mimo, że tam nie ma tylu płęd, ten moment jest bardzo fajny. I Abelard do nas, to czemu tego nie rozciągnąć na cały spektakl? Nie? Jeżeli ten moment Wam się podoba i o to Wam naprawdę chodzi, to czemu tego mhm. nie rozciągnąć? I mieliśmy, kurde, faktycznie. I mieliśmy potem jeden cały dzień na przebudowanie tak, tego. Tak, no to pamiętam ten dzień. Występowaliśmy w Gdyni. I to był jeden, z, to był najbardziej stresujący występ w moim życiu. Tak. No. To, że nagle z monologów wchodzimy do konwersacji, i musimy pamiętać, co jest po czym. Nie? Mm. I tak i żeby to wychodziło naturalnie, wiesz, to, żeby spamiętać tak. to i żeby sobie nie przeszkadzać, żeby to podbijało. Ja pamiętam Więc... dwie rzeczy z tego dnia. To jest jedna rzecz, to jest, że właśnie usiedliśmy do tych monologów i mieliśmy takie, dobra, to ja jak to przemienić w dialog. I jedna rzecz, którą zauważyłem, to, że Kurwa, to się szybko układało w dialog. W tak. sensie, że to było taki e, zaskakujący. Ja miałem takie, no dobra, no ale jak to. A tu, ty tu jest tak, chcę, jak ona pójdzie po tej, to później ty zadasz to pytanie, to idealnie przechodzi tutaj. I w zasadzie zmieściliśmy 90% żartów, idealnie w sekwencji konwersacji. nie? Mhm. I ja miałem takie, ty to sztos jest. Tylko kurwa tego nie da się zapamiętać, bo wiesz, bo to jest motyw, że jeżeli ja mam monolog, no to wiem, że idę, wiesz, A, B, C, D, a teraz jeszcze mam pamiętać twój monolog, idealnie zaskoczyć cię, wiesz, czasem wejść w półsłowie. Mhm. To też były jakby potrzebne mechanizmy do dodania naturalności. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja mówię, że pojechałem samochodem, a ty mówisz gdzie, tylko ja pojechałem sobie gdzie, nie? To jest naturalna konwersacja, więc też trzeba o tym pamiętać. I, i e, później się rozdzieliliśmy, żeby się tego nauczyć. Ja po prostu siadłem do kartki i miałem takie tego, nigdy się kurwa nie nauczę. To jest, A. wiesz, tak, że i weszliśmy właśnie wtedy w Gdyni i gdzieś znowu, może to jest fałszywa pamięć, ale miałem wrażenie, że to od razu nam weszło. W sensie, że od razu się udało, może ta naturalność była jeszcze bardziej naturalna, bo rzeczywiście wchodziliśmy sobie w pół słów, żeby już tak, no tak, no, no, to, tak, to tak, mogło no, dodawać, tak. no. E, ale y, no, naprawdę wtedy Abelard y, y, zmienił jakby po prostu przestawił szyny tego wszystkiego. Uh -huh. w sensie, że pociąg jechał w tą stronę i kilka rad, i nagle zaczął skręcać e, dokładnie przeciwną. I drugą rzecz, którą pamiętam, że nam Abelard powiedział, też e, nie wiem czy kojarzysz, ale, że pierwsze tematy to był właśnie Bóg, narkotyki, e, podróże. I my mówiliśmy o tym dosyć generalnie. Czy podróże kształcą, czy Bóg jest potrzebny i tak dalej. I Abelard zwróć uwagę na to, żeby to nie powinno być o Bogu, o podróżach czy narkotykach, tylko o tym, czym one są dla was. No dokładnie. Nie? Tak, I co no. jest bardzo prostą radą, wiesz, w monologach, w stand-upie też ten no, Dokładnie. czasem musisz usłyszeć te podstawy jeszcze raz, nie? Uh -huh. Czasem po prostu i rzeczywiście tematem nie był czy Bóg jest potrzebny, tylko czy jest mi potrzebny. Czy narkotyki są dobre według mnie, wiesz, tak. jakby dlatego, że z własnego doświadczenia mam takie y, sytuacje. I to też Wiesz, znowu, to nie jest tak, że o kurwa, nigdy o tym nie pomyślałem, tylko wtedy trzeba było to usłyszeć. Tak. Wtedy no, no trzeba no, czasami był... jest za dużo szczegółów tak. na stole i tak. zapominasz czasami o tak podstawowych rzeczach, jak ktoś ci musi powiedzieć, ej, a to? I masz takie, a kurwa. Tak, no, tak, więc... Bo ja, ja wtedy właśnie wychodziłem i mówiłem, nie, Bóg jest niezbędny do życia ludzi, nie? Mhm. I mu od razu mi powiedział, no, ja, Michał, jak ja to usłyszałem, ja usiadłem tak, nie? Mhm, mhm. Naprawdę? Mi jest niezbędny? Znaczy, mm. Absolutnie. I, I od razu się gdzieś, a tutaj właśnie jak wyszliśmy od tego, to co właśnie Piotrek powiedział, nie? I, i, i od tego zaczynała się konwersacja. że I też nie było tak, że ty źle uważasz, bo, bo Bóg jest y, niepotrzebny, a ja, ja jestem tym dobrym. Nie, to było takie, to jest ciekawe, że ty tak masz. Bo jest jedno kluczowe zdanie w dyskusji właśnie między nami, nie wiem, czy jest na nagraniu, czy, czy to na, na którymś, bo potem gdzieś to y, y, umykało, ale Piotrek właśnie mówi na zasadzie, y, że to, podoba mi się, jak ty to interpretujesz. Podoba mi się, jak, jak, jak ty do tego podchodzisz. Okay, czy no to jest energii. ciekawe, tak. Okay. Ja też zaczynałem od tego, że ty nie masz potrzeby wiary w Boga, to jest dla mnie bardzo ciekawe. To nie jest tak, że mm -hmm. kim ty kurwa jesteś, tak, ty debilu, nie? No, tak. tylko wszystko... Właśnie tutaj chcieliśmy pokazać tą otwartość, mimo, mimo tego, że mamy zupełnie inne spojrzenia, tą to, to właśnie otwartość na to. Ja też yy, nie gadaliśmy o tym, to się wczoraj wydarzyło. Mieliśmy ostatnie nagranie wczoraj, już powiedzmy, jakby, co się Dzisiaj dzieje. Dzisiaj, wypuszczamy, więc. To jest na żywo. Yy, I wczoraj też była ciekawa sytuacja. Znowu nie wiem, co zobaczycie w, yy, w internecie, ale no wiesz, no jest nagranie, yy, motyw rozmowa o Bogu i laska, która no po prostu kurwa przerywa. Yy, w środku zdania myślą, którą musi się podzielić ze wszystkimi jest przecięcie tak, że my nie dokończyliśmy 10 minut, nie? W sensie zjebaliśmy 10 minut, bo nie dało się wrócić do tego, nie? O oh, wow. Ale dlaczego o tym mówię, oprócz tego, że jest pizdą? Yy. Nie, to nie jest Ona była po prostu nieświadoma. Bardzo nieświadoma. To była dziewczyna... S skrajna ja, pot, Potem gadaliśmy nie, 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 nie. i ja właśnie gadałem z chłopakami i ja miałem tak... Ona musiała być bardzo ładna. Musiała być. To musiała być ładna dziewczyna, która po prostu idzie tak przez życie. Że po prostu się wpierdala w życie, w sensie zdaniem i żaden facet jej nie powie pierdolisz, bo ma tak, jest za ładna, żeby jej to powiedzieć, jest <grym> <grym> za duża nagroda, żeby ją tutaj ściąć. Więc ona była nieświadoma. My jej dawaliśmy tyle znaków. My, ona zaczyna, i my zagadujemy to, i my cały czas. I ona nawet powiedziała w pewnym momencie coś takiego, że yy, czekajcie, chłopaki, bo ja już chciałabym skończyć, nie? I ja mówię, wszyscy byśmy chcieli, żeby skończyło. Okay. Są so, brawa, i w tym momencie świadoma osoba powinna zrobić: A... Chyba to nie jest miejsce dla mnie. Ja, ja... Chyba to nie jest miejsce dla mnie. Mhm. A ona ma. Okej, okay, brawka się skończyły, dobrze panowie. To teraz ja wow. mówię tak dalej. No. A to jest teatr komedia. Ty tam będziesz grał, widziałem. Tak. Gdzie pod tą kopułą tam jest świetna akustyka. Jest zajwista. Więc no. ona z środka y, rzędów, ona robi. Przepraszam, chłopaki. Wsz wszyscy, wszyscy słyszą. słyszą. No. Okay. Wszyscy słyszą. Ja, ja, ja chcę tylko napomknąć ten. Ja wiadomo, że teraz użyłem słowo pizda dla jakby, y, zwiększenia rangi. Ale to, co ty mówisz, że była bardzo ładna i nieświadoma, no, stary, to jest sz szczyt arogancji. Szczyć kurde narcyzmu, że ty jest. Widząc. Yy, nie ma słowa narcysyzmu? <laughs> Już czy... jest, no. <laughs> Właśnie weszło do słownika. No. <laughs> nie no, chodzi mi o to, że naczelność osoby, która nawet rozumiem, że myśli sobie, że stand-up jest interaktywny i kurde, przerywa w trakcie, że ona ma teraz coś do powiedzenia i czuje, że jest odpowiednią osobą, żeby przekazać opinię 500 osób, no mam bardzo mało empatii w tym momencie dla takich osób. I to w trakcie dyskusji, no. właśnie, gdzie gadamy o Bogu. Gdzie jest dość ważna dyskusja, nie? przerzucamy się argumentami, i ona nam przerywa, i idzie przez to swoje, my jej przerywamy, więc ale ona kończy, 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 i mówi: Dobrze, chłopaki, ja tu rozumiem, że tutaj jest, tutaj jest dobro, tutaj jest zło, więc ona to wszystko nazywa. Dlatego, przepraszam, chcę no. ci wejść słowo tutaj szybko. Dlatego o tym mówię, dlatego mi się przypomniało. Bo w kontekście rozmowy o Bogu, ona wczoraj powiedziała: Widzicie, bo Ty jesteś ten dobry mhm. i Ty jesteś ten zły. I to kolory są dziwne, bo ja mam z tyłu czerwony kolor, a ty masz z tyłu niebieski kolor. I to powinno być na odwrót. Że kolor niebieski to jest kolor dobra, a kolor czerwony, czerwieni jest kolorem złym. A jest, yy, wiesz, niekompatybilne to. I to to ona komentarz. po to przerwała. Tak. Ona przerwała po to i ona nabudowuje to pytanie. Rozumiem ten, ale mam jeden postulat. Mam jeden postulat, bo jest pauza, kolory się nie zgadzają. Wow. Ja Aha. mam tak. Ja, ja to powiedziałem nawet ze sceny, że ja wiedziałem, że to, co ona powie, nie będzie miało znaczenia. Ale mnie poraziło, jak bardzo nie miało to znaczenia, co ona, wiesz, do, dlaczego ona przerwała. Jej kolory się nie zgadzały. Jej... To, że za Szumim był niebieski, a za mną pomarańczowy, powinno być na odwrót. Bo ja symbolizuję dobro, czyli niebieski kolor, a Piotrek symbolizuje zło, czyli czerwony kolor. Co jest świetna interpretacja. Ja... ja pomijając, pomijając, jakby, dlaczego ja o tym wspomniałem, w sensie oprócz tego, że to tak. też siedzi mi w głowie, bo to się wydarzyło 16 godzin temu. Yy to jest motyw, że to jest w ogóle ciekawa interpretacja a propos, że ciekawe jest, że ty nie wierzysz w Boga. A mi się podoba twoja interpretacja, że ludzi dalej wierzenie w Boga to jest dobro, a nie wierzenie w Boga to jest zło. Tak, ja tak, też tak, jakby tak, na scenie tak, miałem tak. takie, ja jestem zły, bo nie wierzę w Boga. Tak, jakby, no. co, wiesz, już nie... Wiadomo, że Szkoda, nie że tego nie poruszyliśmy wczoraj. No to w sumie bardzo ciekawy argument, bardzo ja, że jak, jak bardzo w ludziach to siedzi i że, że, że ten sposób waszej konwersacji no. właśnie, że ciekawe, że ty to mówisz, ten jest kompletnie, wiesz, znika. Jakby już nagle wchodzi ktoś z boku i mówi, ty jesteś zły, ten jest dobry, koniec. Tak, tylko, stary, znowu, mając nagranie na barkach, wiesz, poruszanie tego tematu, no ta, to, jest, ta, wiesz, ta, no to jest bardzo dużo do rozpakowania, poza to nie jest do końca śmieszne. Powiedzenie zdania, wiesz, ten, to jest okej, okay, jakby ciekawe, a tutaj dodam, stary, że my byliśmy cały czas śmieszni z nią. Ja ci mówię teraz: jak jestem nakręcony i w przerwie, to ja teraz szedłem i miałem takie: ktoś musi ze mną rozmawiać, bo po prostu się nakręcę i wyjdę w kurwiony, nie? Da, da, da. A, a wiesz, a na scenie, no to ona jestem przekonany, że wyszła i miała takie: ale to było super, wyższe. Ale się im jak raz, Ale im pomogłam, widziałaś jak ten, a my to stary, odbiliśmy tą piłeczkę Ech. cały czas, śmiesznie i tak dalej, a w środku miałem takie: ty, kurwa. No i w pewnym momencie ja mam tak: no już nie ma sensu wracać do tej dyskusji o Bogu, bo to będzie na siłę, nie? Tak. Okay. po prostu siadłem i wypuściłem Piotrkę do monologu za zaplanowanego wcześniej. Ale tutaj to jest ciekawe, bo, bo sama ta kolorystyka. My też mieliśmy dyskusję nad tym, nie? I to była świadoma decyzja, że właśnie po Piotka stronie będzie kolor niebieski, a po mojej pomarańczowy nie jest czerwony. Nie chcieliśmy czerwony niebieski, no. żeby właśnie nie było skojarzenia dobro-zło, tylko właśnie pomara pomarańczowy. Mhm. Y pomarańczowy, żeby był cieplejszy. A to dlatego też. Ja zatem postulowałem, żeby za Piotrkiem nie był ciepły kolor, tylko właśnie zimny kolor. Właśnie mi się tylko żyło bardziej z ciepłym i zimnym, a nie z dobrym i złem. No tak, ale, no, no, no ale dlatego, że y, no, ja tutaj miałem rolę, w sensie my graliśmy do jednej bramki, w sensie całość musiała się zgadać. Tak. Nie? My tutaj nawzajem musieliśmy poświęcić pewne swoje czy argumenty, mhm. czy swoje postacie, czy... Czy nawet y, płęty. Tak, no? Na tej zasadzie, że ja musiałem oddać Piotrkowi puęty, no. tylko dlatego, że po prostu będzie dużo lepiej, jeżeli Piotrek powie te puęty, a nie a. ja. Dużo lepiej wybrzmi. Całościowo będzie się to bardziej zgadzać. No tutaj też podchodziliśmy. No, no, sam fakt to jest też warte powiedzenia, jakie my tu spełnialiśmy rolę, nie? Chcę w się sensie na tej zasadzie, że ja jestem tym racjonalnym typem. Tak, ty jesteś mhm. straight manem. Straight manem, było. dokładnie. No. Więc tutaj ja, ja trochę, ja wystawiam Piotrkowi tak. bardzo często. Więc tak, tutaj no. ta pozycja, ja cały czas czułem, że kurde. No, nie, nie, Mam cały czas trochę ciężej, nie? Ja powiem ja się... jako komik miałem takie, że to jest nie fair, że ja, ja, ja siedziałem i na serio, że, że to jest za bardzo nachylone w twoją stronę, bo ty też powinieneś mieć element swojego szaleństwa mm -hmm. i że, powi że powinniście się zamieniać, że w pewnych aspektach ty powinieneś być straight manem, a ty powinieneś być Szuka szalonym. Szukaliśmy tego, tylko że Piotrek nie jest w żadnym temacie straight manem. To No jest... rozumiem, co jest naturalne, tak, zgodne z twoją postacią i, i osobowością. A, a, a jeżeli dodam, że na przykład, przykład podróże no. akurat podróże to jest właśnie ten element, gdzie. Mm, ty jesteś szalony, tak, bo ty nie podróżujesz, to jest pojebane kompletnie. Ale, ale nie, nie wykorzystałem tego potencjału. No, 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 więc właśnie, więc w sensie jakby ja się zgadzę. W sensie no ja On nie był czytelny. On był dużo czytelniejszy, jak robiliśmy w, to pier w tej pierwszej wersji. No. Czyli przedstawialiśmy, bo ty wtedy mówiłeś oczywiste rzeczy, że podróże kształcą. Tak. Ja wychodziłem, ja w ogóle zaczynałem od żartu, który wypadł. Zaczynałem od żartu, 3000 osób rocznie ginie w wypadkach samochodowych. Mhm. Co ich wszystkich łączyło? Byli w podróży. Mhm. Ja dostawałem śmiech od razu na tym, bo ludzie mieli, aha, on się bawi, że podróże są złe. Tak, no. On się bawi, że podróże zabijają, mhm. nie? I... Tylko, że w ostatecznej wersji już nie, 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 nie wykorzystałem tego potencjału, tego właśnie, tego szaleństwa. Ja, ja zwracam po prostu uwagę na to, że Zgadzam się z pierwszą y, częścią tego, co mówicie, że jakby ty mi bardzo często wystawiałeś, i jakby ja bardzo często z tego korzystałem, i rzeczywiście ty byłeś osobą, która popycha narrację do przodu. Ale też bym unikał chyba, mam nadzieję, że to nie będzie jakby zbyt kontrowersyjne, że ja nie robiłem jakby że nie mogłem tego robić dla ciebie, nie tylko gdzieś po prostu naturalnie nasze role tak wypłynęły. Absolutnie. Tak, bo to gdzie? wynika Absolutnie, z waszych tak. postaci. Ale to no jest dokładnie, też w sensie tak, że, że... Piotr mi no. wystawia, bo, no. bo moją racjonalność podbija, w sensie jego nieracjonalność podbija moją racjonalność. Nie? Mhm. Więc jeżeli ja mam jakieś dokładnie, argumenty, tak. to ja, mo, ja, ja się tylko wybijam na właśnie Piotrka nieświadomości celowej albo na takiej celowej głupocie. Więc tutaj wszystko jak najbardziej ze sobą grało i tylko... Tylko właśnie chciałbym trochę, żeby ludzie patrzyli właśnie całościowo na, na, tak. na, na ten projekt, nie? a nie, wiesz, kto, kto wypadł lepiej, kto gorzej tutaj. Tylko właśnie to jest, wiesz, jako, jako, jako całość spektaklu. No to, to prawda, tylko że ja bym się, na przykład, jeżeli miałbym, załóżmy, że byśmy gadali o dwójce, nie? że refleksje dwa, to ja bym poszukał, się skupił, znaleźć twoje szaleństwa i Szumi wejdzie na pewno w rolę straightmana, bo on ty, ty umiesz jakby Wbrew bronić po... i argumentować no. jakieś rzeczy bardzo logicznie i wtedy po prostu znaleźć twoje ty, nielogiczne, jakieś popierdolone ale rzeczy. Ale to też jest ciekawe, bo no. jak, ja, jak gadaliśmy o kościele, mhm. no to ja wchodziłem w te argumenty... Szalone, w sensie, tak. że ja bronię kościoła no. argumentami takimi, że on, on nie doceniamy, że mógłby być gorszy. Mhm. I to jest wiesz, puszczenie oka do ludzi, nie? Mhm. że ja, 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 ja wiem, jak jest zły, ale w sensie z, z, znaleźć tą inną perspektywę tego, że mógłby być gorszy, czyli, czyli też w szalony sposób obronię kościoła. Nie? Mhm. I to, to, mnie, to mnie bardzo kręciło, że, że nikt tego nie robi aktualnie. I, i ja, ja wyjdę i będę, nie mam argumentów obrońcem, kompletnie, tak, żeby tak. bronić tej instytucji, a jednak staram się jakimiś szalonymi argumentami to obronić. Tak, że łamanie kołem już nie ma, no kurde, no. no. to jest jakby, słuchajcie, taki to, jest... A miałem, miałem też pomysł, premiz właśnie, jak, jaki właśnie Kościół zrobił postęp którego też nie wykorzystałem. No właśnie, że i wtedy też to by zbalansowało tą, tą rolę twoją straightmena do, do szaleństwa szumiego i, i wtedy to by bardziej, jakby to nadal by było pchane do przodu i po prostu mm. by zbalansował energetycznie was, mam wrażenie. Ja wspomnę, że refleksje dwa, i to jest najlepsza rzecz, jaka może powstać, to koncept, który Leja rzeczywiście powiedział i teraz sobie przypominam, że to były twoje słowa, więc ci to oddam, ale że refleksje dwa powinno być takie, że ja teraz wyjeżdżam w podróż i znajduję Boga, nie? I, I, staje się z... I tak a Michał Leja jakby traci wiarę. I... Mam, mam tragedię życiową tak, i odchodzę kompletnie od kościoła tak. i zaczynać czpać narkotyki są dobre zaczynam podróżować tak, tak do. Do. a ja wracam z podróży uduchowiony. Tak. wiesz y, koniec a z narkotykami tak no. wow, a to jest bardzo fajny pomysł to jest o, bardzo fajny pomysł to by musiało wyjść naturalnie nie no tak to by było albo, albo skrajnie nienaturalnie. albo skrajnie nienaturalnie. albo skrajnie także robimy dobre po prostu to robimy, ja biały garnitur, wiesz, zmieniam sposób mówienia. Wiesz, że kurde, nie, Michał, ja się naprawdę zmieniłem. A ja wychodzę naprawdę na ci <laughs> tak. Poświęcam się <laughs> na spektakl. Tak, jak teraz. 60 kwasów. Mieliśmy rutynę, że po każdym, tym, po każdym występie fajeczka, gdzie ja nie palę papierosów i te, teraz wypaliłem ostatniego, bo, bo taka, taka była, taki był rytuał, który tak. mieliśmy. Tak myślę, że teraz mógłbym się poświęcić, że po prostu wiesz. I się na <laughs> <tam>, Wyćpany. Cztery. <laughs> uh, bardzo dobry pomysł. <laughs> Świetnie. Proponuję super, no, Zróbmy to. Zróbmy to. Refleksje dwa. Niedługo w waszym mieście. <laughs> <laughs> wyczpany Leja. Ale wracając, właśnie jeszcze podsumowując te kolory. Ja nie chciałem, żeby po mojej stronie był niebieski kolor. Czyli zimny. Aha. Bo ja na, na samym początku, na szczęście na końcu gdzieś się to wypoziomowało. Ale na samym początku ja miałem tak. Ja odpycham ludzi, nie? Ja, bo ja mówię, że Kościół nie jest taki zły, ja wierzę w Boga, publika stand-upowa, nie ukrywajmy, no, 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 no. raczej nie jest uduchowiona, chyba że jesteśmy na Podkarpaciu. No, chcę dodać ten wątek, nie chcę znowu przerywać o kolorach, ale też motyw jakby, kto lepiej chłono. No to jak pojechaliśmy na Podkarpacie albo w mniejszych miasteczkach, ja czasem miałem momenty, gdzie miałem takie Ci ludzie mnie naprawdę nie lubią. Ja wygłaszam wszystkie tezy, które oni, wiesz, nie są przyzwyczajeni. Pamiętam, że pierwszym takim miejscem była Nysa. W Nysie odczułem pierwszy raz, że... I to było na tej trasie. Że ja mam tak... Ty, ja mam poparcie u ludzi. Jak ja mówię, że kościół nie jest taki zły, ludzie mają... W końcu ktoś dobrze mówi, nie? I i wtedy miałem i, i na Podkarpaciu też czułem takie, takie wsparcie, po prostu. Takie, wiesz, z tym Krajanem, i ja mówię w ich imieniu, i słuchaj Warszawko. Ten pojebany ten, tak, 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 z tak. wielkiego Lewatki świata. Te, no, dokładnie, no. Lewaku, ciekawe, ciekawe, <laughs> I, I kolory, że nie chciałeś być zimne, i, i że dopiero później dziękuję. to przyszło? Tak, no, że potem to przyszło, bo gdzieś no, du, no, ten początek tworzenia też był taki, no tam było dużo mułu czasami, nie? Bardzo, no. No były złe występy też. Były złe no, występy. No. Zwłaszcza na początku. Ja wydaje mi się, że tak naprawdę. Jeszcze jak na przykład, kiedy ty byłeś w tych markach? To ty byłeś na pierwszej, to było wi yy, wiosną, nie? To nie było teraz. To było tak, A Nie, nie, Ta... to było na pewno wiosnę. No. Ja, ja to miałem czerwiec, poczucie. Chyba. Był mały czerwiec, no? Yy, tak, było ciepło. No. Yy, ja miałem poczucie, że wiosenna trasa była. Yy... Bardziej y, 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 tak. y, góra, dołki, wiesz, y, ten. Przyrzekam czy nie pamiętam, na którym, w sensie czy Marki to był ten lepszy, czy gorszy, był wiesz, dobry, był, ja był, pewnie że tak. był naprawdę git. Ale zdecydowanie uważam, że na zimowej trasie, znowu nie powiem Ci dokładnie, od którego miasta, ale był taki moment, że nagle mieliśmy wiesz, pięć z rzędu i wszystkie były dojebane. Mm -hmm. I miałem wtedy jakby to był jakiś taki październik, i miałem takie, teraz to mamy. Teraz jest motyw, że to nie schodzi poniżej tego poziomu, że możemy mieć lepszy występ, ale już później nie schodziło poniżej, nie wiem, siódemki, ósemki, czy wiesz, już nawet przy mhm. słabym występie, gdzie miałem poczucie, że albo publiczność nie reaguje, albo ja jestem sterany, głos mnie boli, mhm. albo ten, to że później już nie schodziło. Jakby wiesz, śmiechami energią poniżej tego, co, co jest. Nie? A co się zmieniło? Jakby macie wrażenie, że to, że były lepsze? Czy wyżejście się tego lepiej nauczyli? Czy to naturalnie płynęło? Co się. I, ja, ja myślę, że to jest tak samo troszkę. Tak nawet... się nie zmienił. Y, zawsze się zmienił. Okay, znaczy, dobra. Się, wiesz, wszystko, wszystko. Wszystko i nic. Nie? nie powiedziałbym, że była na przykład zmiana, że rzeczywiście to kurde, wiesz, nie gadajmy o Bogu, tylko porozmawiajmy o pornografii. To nie było mm. tego typu zmiana, tylko po prostu naturalne utarcie się wszystkiego, co zresztą. Wydaje mi się, że w monologowym tak. formie, że też masz to i weźmy, często się oszukujemy i mamy takie wiesz, siebie i widownię, gdzie wychodzisz i masz takie nie, to jest gotowe, to jest zajebiste i tak dalej. I później tak trochę w głębi duszy jest to ziarno, gdzie masz takie kurwa, tu jeszcze mi tyle brakuje, nie mogę rozwiązać tej zagadki, dlaczego tu jest tak cisza. I wiesz, dzisiaj ona yy, przegalopowała i ludzie jej nie zauważyli, ale ja wiem, że ona tam jest. Tak, ja tak, wiem, że ona tak, tam tak, jest tak, i tak. chyba ich oszukałem teraz <laughs> dwa razy, ale ja wiem, że ich oszukuję, nie? I, I wydaje mi się, że mieliśmy te momenty, a na koniec, też nie chcę być tutaj w pełni hipokrytą, wydaje mi się, że jeszcze kilka takich momentów jest, że, że mam takie, kurwa tutaj jeszcze wiesz, czuję, że jeszcze nie rozwikłałem w pełni tej zagadki, tak, ale już się tak, ona tak. kamufluje. Mm, już jakby be, be, be. Już tak, wy tak, tak. nie wiecie tego aż tak bardzo i już nazwijmy, że to jest gotowe. Nie? Tak, bo intonacją umiem powiedzieć, że to tak ma być, tak. ale wiesz, że to tak, tak nie miało być. No. No, no, nie. no mój ten motyw, to ja mogę też wprost powiedzieć i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że będę sam siebie obnażał, ale <laughs> e, to jest y, 7 dni Bóg. 7 dni było mi Z premis, który mi się tak strasznie podoba. Mhm. Czyli, że motyw, że. Nie jest wyraźny. I, że y, Bóg stworzył świat w siedem dni, siódmego dnia odpoczywał. To insynuuje, że on jeden dzień odpoczywał, siódmego dnia odpoczywał. Ale to nie jest tak, że on wrócił w poniedziałek. W razie, więc na chuj mówimy, że siódmego dnia odpoczywał. No, że dalej odpoczywa. Tak. Że tam nie powinno być odpoczywał, tylko siódmego. Y, od, od, od tego momentu odpoczywa. Nie? Mhm. No. A tam jest napisane, że odpoczywał, czyli jakby się skończył jego odpoczynek. I Piotr chciał zaznaczyć, że no nie zaczął się nowy tydzień, nie? E, że, że nie wrócił do tej roboty, a jest tyle nie dociągnięć. I faktycznie… Ja, ten premis mi się strasznie a, podoba no. i dalej czuję, że to jest ciekawa myśl mhm. i, i później jakby gdzieś to się zakamuflowało właśnie jakimś takim, wiesz, że od razu przechodziłem dalej, ale wiesz, że, że nie, nie pozwalałem ludziom… Tak, dokładnie i tak zachowałem to, ale kurde… Jeżeli jest jeden punkt w tym spektaklu, gdzie mam takie kurwa tutaj była zagadka, której jeszcze no. ten, to, to bym to sobie yy, wygarnął. No ja mam wiele takich momentów. Musimy pauzę zrobić, nie. bo się zsikam w majtki. Zaraz. Dobra, <grym> spoko. No myślę, żebym przeprowadzić ten wywiad do końca, nie. A wy sobie wody tak, no? jeszcze chcecie. O, wiem, co trzeba zrobić. Antek Tychuju. Antek. Antek, co ty montujesz to? Antek ty debilu, nie montuj tego. Jesteś mi winny hajs. Chcesz powiedzieć coś Antkowi, co usłyszę za chwilę? No tak, że wiesz, Antkowi na bank się to nie podobało. Jak był w markach, widziałem to po nim, że udawał, że, 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 że mu się podoba. Tak, no, no. Takie, mm, Ta, z, z to musieli nam tak obrobić dupę. <minaty> Co oni kurwa tańczą, co za zjeby, o. a teraz Antek tu siedzi, no ba, bardzo tutaj e, doceniam pomysł o, i zaangażowanie, o, ta. wow, ta. to jest trudne, ja, ale... w, w głębi duszy ma tak, kurwa, co za kabareciarze pierdoleni, ale, co oni zrobili. Ale z drugiej strony stary, ten jego podcast też jest chujowy. Wiesz chodzi? Stary, te mikrofony cały czas się telepią, no. rozumiesz? To wszystko jest, to jest właśnie podsumowanie tego podcastu. To wszystko się, kurwa, trzyma na jakichś... Glinianych nogach tak, i wiesz, no. o, zaproszę kogoś, kto mi zrobi zasięgi, kurwa, zadaj jakieś pytanie. Wiesz ja no. ten cały... Sam sobie zrobię zasięgi, Tak, stary. dokładnie, no. Po prostu pracuj nad materiałem, a nie, kurwa... Stary, my mogliśmy to zrobić no. bez niego po prostu. Claudio Aldusti przyjdzie no. i, kurwa, będę miał ludzi z Hotelu Paradise. O, o Dramat. Dramat. Yeah. Ja bym nigdy nie zaprosił komików do swoich projektów. Ja wiem, że do wszystkiego trzeba samemu dojść. A nie z kurwa, w cieple jakiegoś innego komika. Och. Ja się poświęcam, kurwa. Ja wyprzedaję tak duże sale. Ja poświęcam się, żeby wyprzedawać jakieś małe teatry z rzumim. Kurwa. Myślę, to znaczy, że dramat. Trwale. Czyli co, będziesz jechał na Żoliborz? Czy Możesz mnie podwieźć? W kierunku. Ja muszę nie wiem, czy będę dojechać. jechał jeszcze. Yy, właśnie Karola mi napisała, yy, że, yy, że że, że nie wracał wcześniej. Że, no mógł, mógł? że, że tak. No. Czyli na finał do mnie? Że, na że mógłbym sobie zostać na finał, że jest, że jest ok, że ogarnię to dzisiaj. No to dawajcie. Zapraszam na finał do siebie na 16. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Mm -hmm. Bo muszę siedzieć do. No. No właśnie musiałem wracać, ale moja korola mi napisała, że jej to nie zrobi różnicy. czy, nie, czy no to nie O, no. Gratuluję. A który jest finał? 16. 16. O, to, to no to za godzinę. No, 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 to musimy no. kończyć. no. gratuluję, że twoja żona ci pozwoliła zostać. Fajnie to brzmi. Nie no, no, ale to ale, kumam, że masz taką wolność no. w związku. <laughs> <laughs> Możesz zostać. E, a czegoś jeszcze e, jakby żałujecie po, po tym tym? Czegoś wam by zabrakło, czy takiego, że myśli, kurwa, szkoda, że tego nie zrobiliśmy? Mm, w sensie jest motyw... I było tyle rzeczy do rozpakowania, no. że w którymś momencie wiedzieliśmy, że nie wszystkie rozpakujemy. W sensie to jakby... Zresztą, kurde, tak jest życie. No nigdy no. po prostu nie zrobisz wszystkiego. Zwłaszcza jak wróciliśmy po przerwie tak. tej trzymiesięcznej i zaczęliśmy na nowo sobie odświeżyć ten temat i nagle mieliśmy, kurde, możemy iść w tą stronę, możemy iść w tą Świeżość. stronę, w tą. Tak. Mhm. I mamy... Mm, mm, my mamy skracać, nie? W pewnym momencie to trwało 2 godziny 20 minut tak, bez, przerwy. Wow. Wow. Bez, bez przerwy. Bez przerwy, bez przerwy? czyli 2.35 z przerwą trwało, A, nie? Okay, mhm. Że my kończyliśmy na przykład za 15.10. Ja przypomnę, ja mówiłem, że najlepszy spektakl to jest 80 minut, nie? Ja mhm. mówiłem, że gdybyśmy robili 80 minut może z przerwą, 40, 10 i 40 super, nie? A w tym momencie to pewno trwa 2 godziny. 2 godziny, no. Więc chodziło... Ja jestem fanem jakby jednak, żeby to było krótsze niż dłuższe, ale ale hmm. tutaj no, gdzieś naturalnie też przyznam, że ta długość dwóch godzin, czyli że 50 parę minut, przerwa 50 parę minut była korzystna dla tego formatu. Um, ale gdzieś na przykład temat, który obu nas bardzo zaciekawił i gdzieś też tak kurde zaparkowaliśmy gdzie indziej, to było e, połączenie bogów i narkotyków, czyli czy... Bóg wymyślił narkotyki, czy narkotyki wymyśliły Boga, mm, nie? To jest bardzo fajne. Tak, i żeby w tą stronę powędrować. Był też motyw na przykład pornografii, która delikatnie została wychaczona, bo tam, wiesz, gadamy o naszych związku, gdzie, wiesz, tak, no. gdzieś powiedzmy to jest liźnięte, ale to miała być kolejna duża sekwencja, mm -hmm. gdzie po prostu, wiesz, mamy też odmienne spojrzenie na to. Um. Ale znowu byłbym tutaj tym straight manem <gud> i to takim hardym, tak, no. No, no. bo ja, ja cały czas w głowie mam premis właśnie, chciałbym zrobić o pornografii beat, ale niektóre który żartuje z pornografii, nie? Czyli bardziej, ale to wydaje mi się, że to bardziej Domini Lea Show jest, hmm. czyli na racjonalne um, konsekwencje uzależnienia od pornografii. To jest świetnym tematem, moim zdaniem, który jest w ogóle nieomawiany. W sensie, jeżeli jest omawiany, to tak jest traktowany, tak wiesz. Mm -hmm. Wszyscy, jeżeli żartują z pornografii, no to w tym samym kierunku idą, nie? Mm -hmm. e, czyli jak, jakie tam są, wiesz, śmieszne kategorie i... Tak, no. E, Zalew miał zajbisty żart kiedyś, że... E, czekaj, jaki on to jak ja miał żart? Kurwa, nie pamiętam. Ale miał zajebisty żart. Ja też nie pamiętam. Nie, nie wiem, o którym żarcie mówisz. Że jak jest ciemny motyw na przeglądarce w, w porno, że wali konie i widzi swoje odbicie w ekranie. Coś <grym> było. Takiego miałeś, nie? W zalewowy <grym> koncept, no? Wali konia i nagle widzi swoją mordę w tym. <grym> to jest tak straszne. O Jezu. No dobra. E, jeszcze, kurde chciałem zapytać o te mapety. Kurde, to jest, jak to eskalowało? Bo ta eskalacja jest piękna. Mm. Mi się bardzo podobała. Mm. To no też dobra, no. zasługa Abelarda. Tak. Musimy no. mu oddać. Tak, tak. No. A Abelard tam podsunął pomysł wielkich, wielkich skarpet. Yy, yy, dodam w sensie, że jest gdzieś też indziej inspiracja, którą ja jestem w stanie dotknąć palcem. Czyli yy, duże skarpety to był pomysł Abelarda, hej, nie ograniczajmy się. Nie? Yy -y. Ale skarpety na dłoni. Ja byłem na spektaklu tym Rutkowskiego. Yy, komik z depresją. Mhm. tego spektak zgrany raz na jakiś czas. I tam jest właśnie taki przebieg scenariusza, że to są, tak jakbym powiedział, 15 połączonych ze sobą sketchy, gdzie po prostu komik siedzi u psychologa i mu coś mówi, i później jest jakby wspominka tego. I między innymi tam w pewnym momencie właśnie jest jakaś sekwencja, już nawet doskonale nie pamiętam, czy w wspomnieniu, czy kurde, w, w sytuacji, kiedy są rozmawiają. Psycholog zakłada pacynkę i jakby rozmawia ze swoim pacjentem za pomocą pacynki. I mnie to na maksa rozbawiło. Konceptualnie wiesz, że w dorosłym spektaklu dajesz dłonie, skarpety na dłoń, to, to jest bardzo po prostu mm -hmm. graficzne i zabawne. I to pamiętam, że yy, yy, chciałem wprowadzić spektakl i naturalnie później to poszło w kierunku no dobra, ale co dalej. Co dalej? No. I wtedy weszły, yy, wszedł pomysł na dwie duże, no pierwsze jedną dużą skarpetę, co też będzie bardzo zabawne, yy, bo później było, no ale to też żeby druga weszła. Ja jestem przekonany, że od razu wtedy powiedziałem, no ale to będzie musiała z nami kolejna osoba jeździć. To będzie kurwa, to będzie tak drogie. Panowie, to no to jest nocleg dla kolejnej osoby. Tak. I co ona ma wejść i po prostu, e, wiesz, na trzy sekundy w spektaklu być drugim? No to jest tak nieopłacalne, nie? I później był motyw, no to jeszcze jakąś, jeszcze trzeba jakąś ją wykorzystać. Więc później powstało, no to będzie Fiflak w tańcu, nie? Czyli żeby przynajmniej miał dwie rzeczy do zrobienia. Aha, tak, ten twój, tak, tak. No. tak. Więc, więc wiesz, gdzieś tutaj było kominowanie, e, jak bardzo chcieliśmy często Wycisnąć być... złotów. Tak, tak, no, dokładnie. Bo to dla to... mnie koncept, że ma jeździć jeden typ, żeby się przebierać ze skarpetę w tak, cały tak. kraj, no to jest... Ja Bo... nie wiem, czy nie padało pytanie w stylu a, a dźwiękowiec nie może tego zrobić? No, no, na tej no, no, zasadzie. Tak. Szumi, no. szumi szukał, kurwa, wszędzie oszczędności. Gdzie ja miałem tak, no potrzebujemy tej osoby, po prostu. Po prostu zróbmy, żeby była ta Dalej, osoba. Ale jaki to jest koncept, stary, żeby wyszedł ktoś, gdzie, pamiętaj, na tym etapie nie było pewne co, tylko żeby wyszedł i po prostu powiedział, że jest dużą skarpetą i może się pobił z tą, czyli sekwencja, która prawdopodobnie będzie trwała 40 sekund. Musisz mu garze zapłacić, nocleg, kurwa, opodatkować to, ubezpieczenie wykupić. Kurwa. Stary, no to są gigantyczne to, koszty, gigantyczne koszty. Ale czy byłeś usatysfakcjonowany, jak zrobił tego fiflaka? To już byłeś miałeś... jest warte tego? Jakoś, jakoś jak już wiedziałem, że ma dwie rzeczy do zrobienia, to miałem takie. No dobra, rozbija to się, nie? Jakby. Ale żart, którego nie zrobiliśmy, bo, bo nie zdążyliśmy złapać kontaktu. Chcieliśmy, żeby na koniec, na ukłony, a. żeby wyszły te dwie skarpety duże mhm. i żeby ściągnęły z siebie i żeby jedną skarpetą był Pudzian, a drugą skarpetą na przykład Tadeusz Sznuk. Mm. Nie? Żeby dać jeszcze ten żarcik na koniec, że tak naprawdę to te dwie skrajne osoby się tak napierdalały ze sobą. Tak, no. No, ale ni niestety tutaj gdzieś... Pudzian miał walkę w ten sam weekend, e, Sławomir Peszko się nie zgodził. E, Pazdan, myślałem, że byłby super, ale już później nie miałem odwagi do niego pisać. E, Szczęsny nawet się pojawił w, w rozmowie. Żeby też mi warto dodać od razu, że ja nawet nie pisałem do tych osób. Okej, okay, rozumiem, Tylko to jakby, fantazje. Takie fantazje były, no. e, Napisałem do Orłosia. Który też nie mógł, do Pudziana, który miał walkę. Do... Walka to jest za dużo powiedziane. Widziałeś to? No ja to wczoraj było no, highlight. No. Ja pierdolę. No jedno przewrócenie, mamet usiadł na jego plecach i zaczął go kładać z boku i ten odklepał. I to wszystko. I wstali, uśmiechnęli się do siebie, przytulili, elo. Ponad bańka wpadła na konto. Co ty gadasz? Za 30 no. sekund roboty? Ja bym się dodał, dał się od Mameda za takie pieniądze. Znaczy to ale jest... to było takie, kurde, żebyś mi nie uszkodził Japy za bardzo, tyle. Tam nie było woli walki w ogóle. No ale to, to jest free fight, to był free fight. No, no, no tak, no ale masz, wiesz. No, z z, z Najmanem był lepszy poziom. Ja ci powiem, ja, ja, ja wiesz z jestem... Nie <grym> było z... wymiany ciosów nawet, no, no dramat. I, ja byłem zafestowany, ja pierwszy raz ostatnio obejrzałem e, Fame Ma. Pierwszy raz... A to było ale KSW, to był KSW, KSW. KSW. Ja to wiem, jest, KSW. Ale, ale to był free fight, chociaż nie, z drugiej strony, no Pudzian czy jest dalej do, do free fightów zaliczany? No ma największej knockoutów w KSW. No tak, ale nie, ale, wydają, free, ale w free fightowych walkach, no z free fightem... Wydaje no, mi się, że nawet chyba on sam tak o sobie powie. Nie no, w sensie, że ta, to nie no. jest... E, on, ten. Tak czy inaczej, ty wczoraj czy tam jakieś dni temu... Zmieniam temat i... E, no, A co z tym mój... Sznukiem? Sznuk się nie zgodził, czy co? E, dż, nie, nie mieliśmy Nie, nie tego chodzi, o, chodzi o, wiesz, o postać, nie? Tak, tak, tak. Żeby były skrajnie Ma, różne. Maciej Bożena Dykiel, wiesz, Krystyna Janda. że były te dwie, dwie skrajności. Bardzo mi się ten żart podobał. Szkoda, że go nie zrealizowaliśmy. Okay. Też w którymś momencie y, za, zabrakło Takiego, nie chcę powiedzieć, paliwa, bo było bardzo dużo jakby rzeczy do robienia i gdzieś no naturalnie niektóre rzeczy schodziły na dalszy plan. Te. I, i rzeczywistość, rzeczywistość jest taka, że może Ty teraz bardziej, bo robisz te podcasty i znasz jakby bardziej celebrytów, którzy wiesz, są chętni na to. Ja osobiście. Nie czujesz, że znam ten świat. No ja w sensie, też nie, absolutnie. Więc ja nie mam czegoś takiego, że mogę do kogoś osobiście zadzwonić. Wiesz, ludzie, którzy nam pomagali w filmiku, to ich znamy osobiście, czyli, wiesz, Kłebo, Michał Wiśniewski i, i Abelard. I wiesz, do nich zadzwoniłem i rzeczywiście od razu udało się to zrobić, ale to jest praktycznie cała siatka moich znajomych z polskiego show biznesu. Więc <laughs> <laughs> kurde, później jakby jest ciężko no, przez da, Instagrama, i kóła. jeszcze jak piszesz do komuś, wiesz, do menedżera czyjegoś. Tak. Ty mamy taki pomysł, żeby Krystyna Janda wystąpiła w stroju skarpety na takim stand-upie. Gdzie ja mówię, że narkotyki są dobre, a, a podróże no, nie kształcą. Nie, tak. no, więc e, wydaje mi się, że to będzie świetna dla niej rola. Ile płacimy? Mm, no. <laughs> a czy to zrobi fiflaka? <laughs> tak, gdy <ty śmiech> jest w stanie zrobić dwie rzeczy, bo ta rozmowa. <śmiech> <śmiech> no dobra, to słuchajcie, to dziękuję Wam bardzo, że przybyliście. Życzę Wam kolejnych sukcesów z Refleksjami 2. Żeby ten y, szaleństwa Michała Lej, można tak nazwać pod tytułem oh, tak. szaleństwo Michał tak. tak. Into the layer version. 10 lat. Być może. Z 10 lat? Ja widzę, ja widzę ja myślę, że będzie troszkę szybciej. Ty piekniesz szybciej myślę, no. że tak. Patrzę w twoje oczy myślę. Pf, ja myślę, że ty możesz stracić wiarę. Ja myślę naprawdę, że ty możesz stracić wiarę. Tak, Bez kitu jak tak myślę. Znaczy ja nie mówię o tym. Ja mówię, że znowu bym musiał z tobą jeździć To jest naprawdę. To był powód, czemu straciłeś wiarę. Myślę, że dłużej. Bardzo szybko odkryliśmy, że na przykład musimy mieć pokoje osobno. Przecież ja miałem tak. Nie, jeszcze spędzać ten czas szu szumim... nie. Leia zawsze miał większy pokój. No i A? dobrze, no. Jak dobrze? Dlaczego jesteś przeciwko komiantek? Ja spałem na klatce no, no schodowej. Garnitur, musi, wiesz, ja, pracować. Stary, ja dla oszczędności, kurwa, na dworze spałem. Rozumiem, Miałem takie fiflaki, tak, że... tyle zjadł budżetu. Leia chce mieć wannę w pokoju, więc, kurde, wszyscy musimy się poświęcić. Ale serio, planujecie dwójkę, czy nie? Nie, 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 nie. nie. Na tym etapie? Na razie nie, nie. Nie, nie. Zobaczymy, no tak, ty na rok wyjeżdżasz, Ja więc... na rok wyjeżdżam, wczoraj to skończyliśmy. Ja, słuchaj, ja spojrzałem swój kalendarz i przez ostatnie dwa miesiące miałem chyba cztery dni wolnego. No ja wiem, miałem podobnie. Tak, więc ja mam takie, następny projekt to kurwa nic. <laughs> nie ma następnego no. projektu. A ja ustalałem trasy jeszcze tutaj dodam. Ja mam, ja mam, wiesz, zasadę, że trzy dni występuje w tygodniu, nie? Okej, okay, maksymalnie cztery, jeżeli tego samego dnia wracam. I trzy dni występuje i szum był wkurwiony na mnie. Nie? Tak, no? tak no, mało. Występ... Tak. 12 występów w miesiąc, Szumi występował 28 razy w miesiącu. I miał takie, no tak. to jest no, pojebane, no. Przecież ty miałeś potem występy takie, sam mówiłeś, że tam, już nie tam, było, tam była dętka. No i mm. tam u, cie u ciebie się to ratuje, bo czasami tą niską energią też zdobywasz Osuje. ten... ten, tak. ten... Znaczy... Ale ta, dla mnie ta higiena pracy... No, no właśnie, no, to, jest to jest ważne. nie dajmy się zwariować też, tak, nie? Tak. My cały czas pracujemy, będziemy pracować. Jeżeli coś się nie wydarzy, będziemy pracować jeszcze 30 lat w tej branży, w sensie jeszcze zdążymy powystępować, nie? Żebyśmy się też nie, 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 nie spalili tak, tak, tak szybko. Zgadzam się. W sensie i po tej trasie jestem bardziej przychylny temu. Tylko ja też dodam, że z mojej perspektywy, gdzie mimo tego, że zrobiliśmy gdzieś tam pomiędzy, się złapaliśmy, bo pewno mieliśmy teraz w tej trasie co? z 15 występów na miesiąc, plus, minus, załóżmy. Tak, no. to, jest dużo. To, to jest dużo. Ja do tego jeszcze sobie filmówki dokładałem, jeszcze mm -hmm. kurde, miałem inny projekt taki na boku, jeszcze tam jakieś rzeczy do pisania i bla, 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 bla. Ale ja też, jak gdyby sobie to spiąłem w. wiesz, ten, bo ja teraz rok. Wierżą w podróż dookoła świata. No Więc u mnie to też jest troszkę inny tryb. To, okay. ja Pracuję to, teraz wow. ciężko, zapierdalam, a następny rok mnie nie ma. Więc, mm -hmm. ale rzeczywiście, jeżeli wrócę i będę miał, wiesz właśnie to, co mówisz 30 lat do zapanowania, to spokojnie mogę robić 10 występów na miesiąc. Dziękuję bardzo Michałowi, dziękuję bardzo Piotkowi. jak widzicie, refleksje, wspaniały projekt kabaret. Nie żartuję, nie będę ich tam cisnął. Nie, bardzo ładnie, bardzo fajnie to wyszło. Naprawdę mi się bardzo podobało, mimo co te dwa śmiecie mówiły o mnie, jak wyszedłem do toalety. Więc yy, super. Zapraszam na występy na żywo i Michała, i Piotrka i swoje i w ogóle wszystkich komików. Chodźcie na komedię na żywo, jest dużo fajniejsza niż w internecie, jak zawsze powtarzam. Ściskam Was mocno, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, życzę miłych wakacji i do zobaczenia! PA!